Z francuskimi to jest szalenie ciekawa sprawa, dlatego że ja bym teraz chętnie wynajął trzeciego tłumacza francuskiego, bo mamy już dwóch, tak? I obaj są zatrudnieni na cały następny rok. Dlatego, że podpisaliśmy umowę z Gallimardem i będziemy wydawać biografię Ludwika Świętego. No to już jeden tłumacz ma co robić przez 18 miesięcy. I będziemy drukować biografię Józefa Nassi, będziemy tłumaczyć biografię Józefa Nassi przedwojenną. No to i drugi tłumacz już ma robotę na drugie 18 miesięcy. A w języku francuskim są rzeczy, których nie ma w języku angielskim, one są szalenie ważne. I przydałby się trzeci tłumacz, ale doświadczenia moje z tłumaczami języka francuskiego są okropne. Okropne. Dlatego, że zgłaszają się ludzie, którzy mają bardzo dużo dobrych chęci i chcieliby, natomiast na tyle powierzchownie ten język znają i nie mają, nie są zawodowcami, tak? Bo to chodzi o to, żeby ktoś miał uniwersyteckie wykształcenie, znał jeszcze historię, tak? I potrafił ten tekst zredagować oprócz tego, że go przetłumaczy. No i robi się kłopot, bo to nie może być... Angielskie tłumaczenia, nie wiem czy Państwo zwrócili na to uwagę, są coraz słabsze, coraz gorsze i coraz mniej brzmią po polsku, ale jest ich coraz więcej. Natomiast ja nie mogę podążać w tym kierunku, bo nikt w końcu nie zrozumie, o co mi chodzi, dlaczego ja te książki... A i tak trudno zrozumieć. Tak. Jest Pan w stanie zweryfikować, jakby poziom tego tłumacza? Nie, nie jestem. Nie jestem. Natomiast muszę pokładać wiarę. Ja jestem człowiekiem olbrzymiej wiary, więc parę razy się zawiodłem. Jedna tłumaczka podeszła do tematu, po czym nie, jednak nie. Druga w ogóle przestała się odzywać, bo też się okazało, że nie ma się jak wytłumaczyć z tego, że podjęła się takiego zadania, jednak się nie wywiązała. No ja nie mam do nikogo pretensji, bo tekst nie był łatwy, tak? Kiedyś takim bardzo dobrym tłumaczem z języka francuskiego była Maria Ocha, córka Ocha. No. Nie żyje. Nie, są tłumacze, tylko że oni też są pozatrudniani, a ja mam taką politykę, żeby znajdować ludzi, którzy są dobrzy, ale nie mają szansy, tak? No to nie chodzi o to, żeby pójść do człowieka, który jest zarobiony i tłumaczy dla wszystkich i będzie mi wyznaczał terminy i ślubował cenę, no bo ja też nie mam nieograniczonych budżetów. Tylko chodzi o to, żeby pójść do kogoś, kto jest dobry, a nie ma pracy, tak? A takich ludzi jest masa, tylko trzeba do nich trafić. Trafiliśmy przypadkowo zupełnie w Gdyni na taką panią, która rozdawała swoje ogłoszenia z Uniwersytetu Gdańskiego. No i ona przetłumaczyła, nie mamy tego już, Hipolita Milewskiego o straszliwych niebezpieczeństwach rewolucji rosyjskiej. Teraz przetłumaczyła Małyńskiego, właśnie dzisiaj doszedł do nas Małyński, Nowa Polska. No teraz redakcja, okładka i odjazd do drukarni, więc na jesieni będzie. No i jest Rafał, który przygotował to. On ma żonę, która tłumaczy z francuskiego, on jest redaktorem. No i ja tutaj pokładam wiarę i nadzieję, dlatego że on jest bardzo solidny. Momentami za bardzo. Ale okej, jest i ja niestety nie mogę weryfikować, no bo nie posługuję się językiem francuskim, muszę wierzyć. Tak? Więc podstawowa sprawa, jak ktoś nie jest w stanie poradzić sobie z tekstem, no to odpada. Jak sobie jest w stanie poradzić z tekstem, to ja ufam, że wie, co robi. No, ale to tak na marginesie. Na razie wszystkie zajęcia po grupach są rozdzielone, wszyscy wiedzą, co mają robić, każdy jest poinstruowany, wszyscy działają, a my tylko czekamy, aż skończą, będziemy to wydawać. Proszę Państwa, nie było mnie tu bardzo długo, bo chyba ze 3 lata. Ale to nie jest wielka strata, bo gdybym tak przyjeżdżał co rok, to by się Państwo znudzili tak bardzo nie przyrasta tych książek. One nie przyrastają w tak dużym tempie, żeby się tu pojawiać co rok i zanudzać Zielonogórzan swoją sobą i tymi gawędami. Zwłaszcza, że jest coraz więcej pogadanek w internecie, bo mamy swoją telewizję, Prawy Górny Ruch przypominam, i tam można sobie obejrzeć różne filmy i promocje książek. No ale w końcu przyjechałem i tak się składa, że przed 3 laty były tu głównie książki moje, a teraz są głównie książki innych autorów. Ja zanim przejdę do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli o Międzymorzu i Trójmorzu i w ogóle o Wielomorzu, to chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że zaczynamy promować nowych autorów,
Czyli wydawnictwo się rozrasta, pojawiają się autorzy solidni, to znaczy tacy, którym zależy na sukcesie i są gotowi na wielkie poświęcenia, bo niestety jak ktoś chce zaistnieć na rynku literackim, na rynku książki, na rynku treści, musi się przygotować na najgorsze. Ale oni są na to gotowi. No i też mamy książki, których do tej pory nikt nie wydawał, jak wydawał to źle i nie umiał tego wypromować. Ja jak ostatnio tutaj byłem, to jeszcze nie było tej serii, bo ona jest stosunkowo nowa, ale część z Państwa ją rozpoznaje. To jest taka seria Biblioteka Historii Gospodarczej Polski. Jak ja o tym opowiadam, to ludzie sobie rysują kółka na czole, że dlaczego ja wydaję coś takiego jak historia, Biblioteka Historii Gospodarczej Polski i w ogóle kogo to obchodzi. Reakcja jest zwykle taka, że wiele osób jest tym zainteresowanych, natomiast traktują te swoje zainteresowania, jakby to powiedzieć, no, lekceważą sami siebie, ponieważ uważają, że jak ktoś się interesuje gospodarką, to powinien dostawać treści na temat gospodarki w cenie 6 zł za kilogram, tak, papieru. Tak nie będzie. Tak nie będzie. I przychodzą do mnie na stoisko, okazuje się, że książka o handlu wołami kosztuje 46 zł, ja już jej nie mam, bo ona się sprzedała, że kosztuje 46 zł i jest wielkie rozczarowanie. A dlaczego pan to tak drogo sprzedaje? Sprzedaje to tak drogo, ponieważ spadkobierczyni praw autorskich też musi na tym zarobić, prawda? Książka jest wartościowa, mówi o rzeczach, o których nikt nie opowiada, o rzeczach bardzo ważnych, istotnych dla historii Polski, a nie o rzeczach powierzchownych, czyli o królewskich romansach i tym podobnych głupotach. Mówi o sprawie akurat ta książka podstawowej, czyli o tym, że Polska w XVI-XVII wieku była eksporterem wołowiny do całej Europy i to było narzędzie szantażu politycznego Krakowa na inne stolice, jedno z nielicznych. Więc to są chyba istotne rzeczy, tak myślę. Oprócz tej książki o wołach wydaliśmy inne rzeczy. Ten rok jest szczególnie obfity, a mam nadzieję, że jeszcze będzie bardziej obfity, bo wydaliśmy dwie książki profesora Wojciecha Zaleskiego, Absolutne unikaty. 1000 lat naszej wspólnoty, wydane raz w Londynie i Dzieje górnictwa i hutnictwa na Śląsku od średniowiecza do 1806. Nie można sobie poradzić ze zrozumieniem, jeżeli ktoś chce zrozumieć historię oczywiście, bo można nie rozumieć historii i tkwić w jakichś takich formułach łatwo rozpoznawalnych i nadających kolorytu dyskusji, prawda, Dmowski-Piłsudski z Rosją czy z Niemcami i temu podobne rzeczy, których ja unikam. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zrozumieć, o co chodziło naprawdę, no to powinien poczytać o historii gospodarki. To oczywiście nie są łatwe sprawy i nie jest to przyjemna lektura, ale ja myślę, że usnąć przy tym nie można. To nie jest tak, że dziewczyny tego nie będą czytać, a faceci tak, bo kupują wszyscy. I ta seria będzie się rozwijać. Mam nadzieję, że na jesieni wyjdzie przynajmniej jedna jeszcze książka z tej serii. Na przyszły rok to już... Rybiński go zresztą przewiduje? Przewiduje, ale mam co innego gotowego. Nie powiem co, żeby nie robić skuchy, to potem powiem. Znaczy, w takim razie rzeczy są gotowe, czekają tylko na okładki. Tak naprawdę największy kłopot to mamy z grafikami, dlatego że no Tomek już jest tak zarobiony, że on nie może robić wszystkich okładek, więc no, czasem okładkę zrobi Rafał, czasem okładki robi Jarosław, ale oni też mają więcej zajęć i w końcu okazuje się, a to z kolei nie możemy otworzyć konsorcjum, tak? Nie mamy takich możliwości, żeby nie wiem, wynająć biurowiec i tam otworzyć po prostu wielkie wydawnictwo, które będzie dystrybuowało książki na całą Europę, bo no, są różne blokady. Pierwszą blokadą jest język, prawda? Więc trzeba Polaków przekonać do czytania książek ważnych. A to jest trudne, ponieważ no, Polacy są infekowani, atakowani propagandą medialną, tak? Propagandą medialną, bardzo płaską, bardzo płytką, która służy tylko i wyłącznie temu, żeby przemycać treści wrogie. Po prostu przemycać treści wrogie, tak? Żeby urabiać ludzi tam. Po co się kreuje pisarzy? Tak? Pisarzy kreuje się po to, Marzena kręci głową, żeby w końcu zaczął mówić na temat, ale... żebym czego nie robił? Żebym tak nie robił?
Dlaczego? Kreuje się pisarzy po to, żeby oni występowali w obronie pewnych tez propagandowych, tak? I w obronie pewnych politycznych kierunków. Tak? Mamy pisarza, który uważa, że najważniejszym problemem Polski jest, czy przyjmować, czy nie przyjmować uchodźców. Tak? To w ogóle nie jest problem. To w ogóle nie jest problem. Nie przyjmować uchodźców i koniec. Tak? Jaki problem? Natomiast pisarze drą szaty i robią z tego jakieś fałszywe dylematy. Młody człowiek, który dostaje propozycję, powiedzmy 30-letni, że on będzie poczytnym autorem, się przed taką propozycją nie obroni. Ludzie nie są w stanie się obronić przed łapówką w wysokości 700 zł, a co dopiero przed propozycją zostania poczytnym pisarzem w ogóle na rynku. Nie ma mowy, żeby się ktoś zawahał, więc tak to jest z literaturą, proszę Państwa. Być może tak było zawsze, tylko myśmy o tym nie wiedzieli, ale dzisiaj to jest bardzo wyraźnie widoczne i no, nie ma się co oszukiwać, ale to nie znaczy, że nie należy próbować i nie należy emitować treści, które będą poza tym rejestrem, prawda, w którym się realizują media, no więc my to właśnie robimy. Dzisiaj wybrałem taki temat o Międzymorzu, o tym, czym jest to Międzymorze, czym było i czym być może, ponieważ cały czas jesteśmy karmieni jakimiś treściami dotyczącymi a to Międzymorza, a to Trójmorza, a to Unii Środkowej i Południowoeuropejskiej, ewentualnie też jakichś kierunków ukraińskich. Chciałbym, żebyśmy sobie tak trochę bez sentymentów i bez żadnych jakichś złudnych nadziei przedstawili ten problem. Akurat jest dobra okazja, dlatego że kolega Rafał zmontował, tak to trzeba nazwać, zmontował tę książkę, bardzo ładnie wydaną, która składa się z tekstów źródłowych, częściowo publikowanych, a częściowo nigdy w języku polskim nie publikowanych. Mamy tutaj dwa teksty Polaków, to jest Szymona Starowolskiego i Hetmana Stanisława Koniec-Polskiego, dotyczące sprawy prostej bardzo, jednego z licznych zaniedbań w przeszłości, których Rzeczpospolita nie dopełniła, bo dopełnić nie mogła, bo może mogła, ale niezbyt intensywnie się starała, dotyczących wyrzucenia Tatarów z wybrzeża Morza Czarnego, co spowodowałoby po prostu natychmiastowe udrożnienie szlaków handlowych Rzeczpospolitej z południem i gwałtowną prosperity ziem ukraińskich, ale także całej Polski, do tego nie doszło z różnych przyczyn. I tutaj mamy koncepcję staropolskie o tym, jak należałoby się do tej imprezy zabrać. Są to koncepcje XVII-wieczne, proszę Państwa, wręcz zaraźliwie nowoczesne, bym tak to określił. Zaraźliwie nowoczesne, bo Szymon Starowolski zaczyna opowiadać o perspektywach rozwoju Rzeczpospolitej po wyrzuceniu Tatarów z wybrzeża Morza Czarnego, to mu się wizje kończą na Japonii. Na Japonii. I on nie ma w ogóle sekundy wahania. I to jest 1618 rok, żeby nikt nie miał złudzeń. Tak? My tego nie czytamy, nie znamy tych treści, no bo one po pierwsze są napisane archaicznym językiem, po drugie nikt tego nie opracowuje i nie tłumaczy, ponieważ treści emitowane po Polaków są emitowane w określonych rejestrach i nie ma tam miejsca na Szymona Starowolskiego jego koncepcję, podobnie jak też na inne koncepcje nie ma miejsca. Stanisław Koniec-Polski, wiadomo, proszę Państwa, najwybitniejszy dowódca rodzimy wszechczasów, zlikwidowany bardzo przytomnie przez siły wrogie w roku 1646, dwa lata przed katastrofą Królestwa, do tego jeszcze obrzucony błotem i całkowicie zafałszowaną propagandą dotyczącą okoliczności jego zgonu, ale to już margines. Nie umiera się w takich okolicznościach, na pewno nie umiera hetman, tak? Który ma na koncie same sukcesy i który jest w stanie własną ręką skreślić nie za długi, ale wystarczająco treściwy referat dotyczący perspektyw przyszłej wojny na południu i perspektyw gospodarczych ze zwycięstwa w tej wojnie wynikających. No i mamy, proszę Państwa, rzeczy, które po polsku były tłumaczone kiedyś i to jest nigdy nikt do tego nie wrócił. Myśmy zapłacili za nowe tłumaczenie Wilhelma de Beauplein. To był taki, proszę Państwa, francuski oficer, który jeździł po Ukrainie jeszcze na zlecenie w towarzystwie Hetmana Koniec-Polskiego i opisywał miejscowe zwyczaje, a także okoliczności, tak? Czyli wszystko, co się na Ukrainie znajduje, to był rok 1635. Oczywiście był to raport
przeznaczony dla najwyższych kręgów władzy, dla kardynała Mazariniego, dla króla Francji, ponieważ Francuzi byli żywotnie zainteresowani sytuacją na Ukrainie i byli żywotnie zainteresowani handlem idącym przez Morze Czarne. No i Maupolain został tam wysłany w celach bardzo konkretnych. Ten jego raport, o ile dobrze pamiętam, a nie chcę walnąć jakiegoś głupstwa, doczekał się publikacji dopiero pod koniec XVII wieku. Jak to bywa z raportami szpiegowskimi, kiedy już wszystko jest nieważne, tak, i zaprzepaszczone, to można te treści upublicznić i ludzie będą myśleli, że on tam sobie pojechał właśnie na wycieczkę, obejrzeć jak wygląda Wybrzeże Czarnomorskie i jak pachną kwiaty w stepie. To trochę inaczej było. I oprócz tego mamy, w tej książeczce znajduje się pierwsze polskie tłumaczenie drugiego z kolei raportu francuskiego oficera, urzędnika raczej niż oficera, Pierre de Chevalier, który opisał wojnę Polaków z Kozakami. Proszę Państwa, Pierre de Chevalier, wydali go Ukraińcy wcześniej, no bo to jest ważne źródło do historii Ukrainy, natomiast w Polsce zainteresowanie wydawaniem źródeł no jest po prostu, jest słabsze niż moim zdaniem zainteresowanie takim sportem, który się nazywa curling. Puszczają kamieni po lodzie. Dużo słabsze. Nikomu na tym nie zależy. Nikt tego nie chce robić, dlatego że to trzeba by było robić na własne ryzyko i bez budżetu, tak? A tak jak my to robimy. Natomiast budżety przeznaczane są na inne zupełnie rzeczy, tak? No na jakąś tam propagandę, tak? Literacką, polityczną, społeczną, kto tam sobie może jeszcze dopisywać inne przymiotniki. Także to są cztery teksty źródłowe, potrzebne do zrozumienia tego, dlaczego nastąpiła katastrofa królestwa w XVII wieku. One opatrzone są wstępem i to jest wstęp niezwykły, bo kolega, który tę książkę przygotował, ani się nie zająknął o innych sprawach niż gospodarcze. Ani nawet nie próbował. I to jest właśnie świetne i najlepsze, dlatego że mamy taki przedziwny zwyczaj mówienia o historii poprzez politykę, tak jakby inne niż państwa, na których czele stoi władca, parlament, prezydent, organizacje nie istniały, prawda? Jakby nie istniały i nie miały nic do powiedzenia. Jakby nie było banków, prawda? Jakby nie było sieci dystrybucji, jakby nie było kupieckich domów. Dalekiego zasięgu jeszcze. Tak, jakby nie było, no właśnie, jakby nie było kompanii handlowych. Wszystko o historii opiera się w ten sposób, jakby to wszystko nie istniało. Tak? No a to istnieje, proszę Państwa, i nie dość, że istnieje, to jeszcze wywiera znakomity i przemożny wpływ na życie pojedynczych jednostek. Dobrze jest się z tym zapoznać, ponieważ sytuacja od stulecia XVII i wcześniejszych w ogóle się nie zmieniła i dzisiaj jest dokładnie tak samo, jak było. Co okaże się w najmniej przez nas spodziewanym momencie, to tego możemy być pewni. Więc dobrze jest, ja uważam, że dobrze, bo nie każdy musi tak myśleć. Uważam, że dobrze jest się z tymi mechanizmami na tyle, na ile one są widoczne, zapoznać. Proszę Państwa, Międzymorze to jest taka koncepcja bardzo uwodzicielska i ona weszła do obiegu dosyć wcześnie, natomiast weszła do obiegu nie pod swoją nazwą, pojawiła się chyba dopiero w XIX wieku jako Międzymorze, natomiast no, to ten pęd do otwarcia się na szlaki handlowe południa, tak? Na odblokowanie handlu czarnomorskiego i puszczenie tego przez Rzeczpospolitą. To było w XVII wieku niemożliwe. Jak się okazało, było niemożliwe trwale, to znaczy wszelkie wysiłki Polski, wszelkie wysiłki Królestwa zmierzające w kierunku otwarcia tych szlaków były skazane na klęskę. Dlatego, że tak naprawdę Międzymorze funkcjonowało wcześniej, było obsługiwane przez włoskie domy handlowe przez włoskie banki, przez Wenecjan i Genueńczyków, a gwarancją sukcesu Międzymorza było istnienie ogromnych imperiów azjatyckich, stepowych, które gwarantowały niskie ceny transportu, proszę Państwa, towarów z Persji, z Indii, ze środka Azji wprost do Europy i gwarantowały bezpieczeństwo
ruchu tych towarów. Kiedy Polska zabiera się za tworzenie Międzymorza, nie ma już ani siły, ani doktryny, żeby to Międzymorze stworzyć i utrzymać, dlatego że musi być jednolita struktura i na tyle musi być ona silna, żeby nikt nie był w stanie ingerować w sytuację wewnętrzną i burzyć bezpieczeństwa handlu. Wtedy możemy mówić o koncepcji Międzymorza, czyli o koncepcji rozwijania szlaków handlowych pomiędzy jednym akwenem a drugim, bo o to chodzi. Tak? O to chodzi. Po cóż, jakiś jest inny sens Międzymorza? Po co? Wie pan co, ja też ten temat drążę i ja zacząłem penetrować biblioteki uniwersyteckie tureckie, czy na przykład jakieś tam londyńskie. Tam są bardzo ciekawe na przykład doktoraty pisane przez Rumunki. I tam właśnie element polski występuje, ten element bardzo ciekawy, ja to spróbuję przesłać. To bardzo dobrze, dlatego że... Później zauważyłem na przykład, że Turcja, myślimy, że na przykład historia Turcji, teraz nauka turecka historyczna, że ona jest taką naiwną, jakąś taką drugiego rzutu, to jest pierwszorzędny poziom jakości, który oni prezentują, jest po prostu zaskoczony. No. W języku angielskim to jest i to są ważne tematy, na przykład tam są również rywalizacja Holandii z Anglią na terenie na przykład Konstantynopola, to bardzo ciekawe. To ja bardzo poproszę, dlatego że musimy zrobić tureckiego nawigatora, to jest pierwsza sprawa i ktoś musi wziąć na siebie tę odpowiedzialność, a no niestety do tureckich archiwów nikt nie zagląda, a jeżeli trafi się jeden profesor, który akurat mówi po turecku i jest w stanie coś napisać o tym i pisze, to wydaje to po angielsku w lejdzie. I nie ma mowy, żeby ktoś do tego dotarł. To jest, proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa, bo jeżeli się komuś wydaje, że nie ma cenzury, to niestety jest w błędzie. Cenzura jest, ale oczywiście o wiele bardziej subtelna niż dawniej. Nie chodzi w niej o to, żeby zablokować jeden czy drugi głupi artykuł prasowy, gdzie ktoś krzyczy presz z komuną, bo to są dzieci nada, to jest dzieci nada i sprawy niepoważne. Cenzura polega na tym, że się dławi system kształcenia, że się knebluje publikacje naukowe i buduje hierarchię taką, że wszyscy naukowcy mówiący w języku polskim, rumuńskim, czeskim czy jakimś chcą publikować w języku angielskim, tak? W jakich nakładach? 300 egzemplarzy, prawda? Artykułu dostępnych na bardzo niewielkim obszarze za ciężkie pieniądze, czyli de facto niedostępnych, tak? Czyli dlaczego? Po co my się mamy tym interesować, prawda? Co nas to obchodzi? My się nie musimy tym interesować. Zajmijmy się czymś innym, prawda? Tańcem z gwiazdami, programem Jaka to melodia, albo czymś podobnym, prawda? To nas ucieszy, rozbawi i będziemy lepiej spali. Co my się mamy interesować rywalizacją Holandii, panie Romualdzie, z Brytyjczykami na terenie Turcji? Jeszcze rządu urzędowym do tego rozmawiam. Ja oczywiście szydzę, bo to jest skandal. To jest skandal. Niestety tak jest, że środowiska uczelniane i akademickie są całkowicie wobec tego faktu i tego mechanizmu bezwolne. Ja na grantach jadą, tak? No ja mam na grantach, no to jest zwyczajne przyblokowanie budżetu. Ja nie widzę, nie wiem dlaczego oni po prostu się temu nie postawią, dlatego że otworzenie rynku wewnętrznego to może nie jest sprawa, jakby to powiedzieć, prosta. No ale kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. Parę lat intensywnej promocji i pracy i człowiek zostaje gwiazdorem. Ale na uczelniach to siedzą weterani 68 roku, to po co? Siedzą weterani, ale oni już coraz słabiej siedzą, nie no można zgadywać. Ale ich klony teraz są. No. Ale ja spotykam takich, którzy może by chcieli zaryzykować, ale niestety mają mało lat i nie wiedzą jak to zrobić. No zobaczymy, może to się troszeczkę zmieni, dlatego że no, powstają nowe uczelnie, też trochę prywatnych. Ja myślę, że ten system jest nie do utrzymania, że bez ta ukryta cenzura musi w końcu upaść. Bez jawnej cenzury i bardzo brutalnej oni tego nie utrzymają, no, a wprowadzenie jawnej, brutalnej cenzury na razie nie wchodzi w grę, więc dopóki można, to publikujmy, rozmawiajmy, pokazujmy to wszystko i nie dajmy się zwariować, bo po prostu szkoda czasu, bo już nie będziemy się zająć jakimiś głupstwami, prawda? I po to się tutaj zjawiliśmy, tak, wszyscy. Te tureckie archiwa to jest szalenie ważna rzecz i ja już któryś z kolei raz ten wątek podejmuję z całkiem innymi osobami, które mówią, że trzeba to pojechać. Persja jest jeszcze życzliwsza dlatego, tak?
No. Ja się na przykład dowiedziałem, że w XVIII wieku był pułkownik Borowski, później był generał i on był jednym z dowódców armii perskiej. Pierwszy raz tego taką postać. No to też jest ciekawe, bo tutaj z kolei mamy opowieść o pośle króla Zygmunta III do Persji, który miał tam załatwiać dość istotne sprawy, to znaczy sojusz zaczepny polsko-perski przeciwko Turcji. Dlaczego tak? Dlatego, proszę Państwa, że niemożliwe było usunięcie Tatarów z Dobrudży, Krymu, Budziaku bez wymuszenia tego na Turkach. Bo Tatarzy to była pozostałość po Złotej Ordzie, tak? Pozostałość po tych szczęsnych czasach, kiedy Włosi robili gigantyczne interesy w Azji z Mongołami. I to zostało zaabsorbowane przez sultana, przez Imperium Osmańskie. I jaką sprawę załatwiali Tatarzy dla Imperium Osmańskiego? No podstawową, tak? Dostarczali niewolników. Niewolnicy byli podstawą funkcjonowania gospodarki Imperium Osmańskiego, podstawą działania floty i rozmaitych ważnych gałęzi przemysłu, tak? Technologiczna przewaga południa przez XV, a nawet jeszcze XVI wiek, technologiczna przewaga Turków nad Europą była wyraźna i do obsługi tego imperium konieczni byli niewolnicy. Ci niewolnicy byli, proszę Państwa, porywani na terenie Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, na Podolu, na Rusi Czerwonej, a nawet w Czechach. Bardzo ładnie o tym mówi serial o sułtanie Sulejmanie w telewizji, tak, między wierszami. Oczywiście. Że to ta sułtanka, ta ważna postać, bohaterka, pochodziła z Krymu i była Słowianką. No proszę. Także to, takie rzeczy się przemyca w kulturze popularnej, one gdzieś tam są. Natomiast no, to jest istotne ze względu na ten element właśnie zastosowania w gospodarce. No więc bez silnego nacisku na Stambuł nie było mowy o tym, żeby wyrzucić Tatarów z wybrzeży Morza Czarnego. Bez wyrzucenia Tatarów z wybrzeży Morza Czarnego Rzeczpospolita mogła zapomnieć o tym, że w jakikolwiek sposób umocni się gospodarczo na wybrzeżach pontyjskich. I teraz mamy te słynne opowieści o tym, że Tatarzy napadają, bo wcześniej Kozacy napadali i na zmianę, tak? No, wobec tej postawionej kwestii to jest fałszywa teoria, dlatego że Turcy zbyt silnie potrzebowali tych niewolników słowiańskich, żeby coś ich powstrzymało przed kreowaniem tych najazdów tatarskich. Gdyby Kozacy nie napadali na Turków, te najazdy i tak by były. To było tylko wygodne wytłumaczenie, służące no, też zapewne jakimś jeszcze innym celom, bo Kozacy, jak wiadomo, to nie były też aniołki i oni też robili poważne interesy, mieli swoje własne sprawy i o zaszczepieniu tam rozmaitych agentur, od austriackiej począwszy, na francuskiej i brytyjskiej kończąc, można mówić długo. No a poza tym w czasie najważniejszej wojny, czyli wojny roku 1648, Kozacy zajmowali się tak samo hannymi niewolnikami ruskimi, tak porywanymi z Rusi w czasie marszu niemieckiego przez Ukrainę, jak Tatarzy, i powieka im przy tym nie zadrgała. Nie wzruszali się nad losem swoich biednych ziomków, nie płakali nad nimi i nie odbijali ich z rąk Tatarów, a przeciwnie, pchali ich w te ręce, biorąc za to solidną prowizję. Z czegoś trzeba armaty było kupić. Czegoś i trzeba było żyć, prawda? Człowiek musi zjeść. Bo jest taka ciekawa historia, o której gdzieś tam jakby na skutek czytania pana tekstu, że czytałem książkę Złoty Tron, Pawitron, przepraszam, i tam dowódcą artylerii u Szandżahana był Włoch. Ale już nie podali, czy z Florencji on był, czy... Czyli piszą o XVI wieku i ten autor Anglik pisze o kraju, który w tamtym czasie nie istniał. No to taki rodzaj subtelnego wciskania na mnie. No tak, ale okazuje się, że artyleria była królową jakby pola bitwy, i okazuje się, że to była pewna tajemnica
i pewna umiejętność tajemna o obsługiwaniu artylerii. To wysoki kunszt. I za każdym razem, jak się pojawia artyleria, to pojawiają się jacyś specjaliści z zagranicy i gigantyczne pieniądze, czyli jakiś sposób finansowania tego. No, kredyty, prawda? Pytanie, przez kogo udzielane. I to jest ciekawy bardzo wątek szukania w tych wszystkich opowieściach wojennych typu Ogniem i Mieczem, no, gdzieś tam wątków takich, skąd oni mieli na artylerii. No właśnie. Ja ostatnio zapytałem doktora Andrzeja Gliwę, z którym często rozmawiam. Ja Państwu polecam zarówno te pogadanki, które my z nim nagrywamy, jak i książki, które on pisze. One nie są łatwe, bo to jest naukowiec i on pisze ogromnie te książki, takie grube. Ale on się tym nie zajmuje. Natomiast my się chyba tym zajmiemy. To znaczy my, czyli jeden z kolegów, weźmie na siebie ten trud i zainteresuje się taką kwestią, szalenie ważną. Co robili Tatarzy z pieniędzmi za sprzedanych niewolników, których porwali na Rusi Czerwonej i w Polsce? W co oni to inwestowali? No bo to były ogromne pieniądze. Jak mi zdradził dr Gliwa, za dwórkę księżnej Ostrogskiej, żeby ją wykupić z niewoli, trzeba było zapłacić 800 zł. To były gigantyczne pieniądze. Gigantyczne. Ja rozumiem, że chłop prosty, jakiś tam niepiśmienny, był trochę tańszy, tak? A jakby znowu silny, to trochę droższy. A rzemieślnik to już, myślę, że był nawet droższy niż ta dwórka. No to były ogromne pieniądze. Przecież oni tego ani nie przejedli, ani nie zainwestowali w konie, bydło czy coś. Tam musieli to gdzieś ulokować, tak? W banku, prawda? Bo to nie łudźmy się, że na stepach łudziackich czy perekowskich nie było przedstawicieli banków. Na pewno byli, tak? Banka to jest po włosku ławka, tak? Więc transakcje zawierano na ławeczce i one funkcjonowały wszędzie. No więc ciekawa sprawa, bo on to tu nie pisze. W co ten Tatar, który już sprzedał tych niewolników porwanych gdzieś tutaj pod Przemyślem i Sanokiem, w co on te pieniądze pakował? Tak? Taki dziki koczownik. Tak? Co oni mu obiecywali? Jakie weksle dostawał w zamian? Pytanie, czy te pieniądze trafiały do dzikiego Tatara czy do Hana? Bo stolica krymska była jednym z najpiękniejszych miast w Europie. No i urbanizacja Krymu była poważna, to było gęsto zabudowane. Ale jeżeli oni wybierali się na tą wyprawę wojenną, no to zarabiali na niej krocie. Nawet jeżeli musieli dzielić się z organizatorem tej wyprawy, czyli z Kantymirem Murzą czy jakimś innym, no to dla nich zostawało i tak sporo. Konie i broń. Nie wierzę w wyże tylko. Zawsze jest jakaś nadwyżka. Jeżeli przedsiębierze się taką operację, to potem ktoś musi te nadwyżki zagospodarować. Ja tylko przypomnę z czasów późniejszych, że ojciec Sabataja Cwi, żydowskiego proroka, który się podał za Mesjasza, a potem przeszedł na islam, pracował w angielskim banku w Smyrnie. To jest tak na marginesie. W angielskim banku w Smyrnie. Więc nie wierzę, że po stepach budziackich nie krążyli faceci wypisujący weksle i kwity dłużne. Po prostu to jest niemożliwe. Tylko oczywiście trzeba je odnaleźć, one są w Stambule. To tego jestem pewien, że one są w Stambule. To kto się nauczy tureckiego? Ale ja wiem, że tam chyba jakaś pani doktor, Polka. Aha. Jakąś tą fajną pracę pisała, do tego może dojść, a może dotrzeć. No to spróbujemy dotrzeć. Że ona usiowi jeszcze tam tą dedykowaną. Niezwykłe historie, proszę Państwa. Mamy takiego klienta, który stale od nas kupuje książki, on jest mieszkańcem Grodziska Mazowieckiego, tak jak my. I on jeździ na różne wycieczki w dalekie kraje, był w Dubaju. I poszedł do miejscowego muzeum. I tam są, proszę Państwa, listy jednego z hetmanów, chyba hetmana Jabłonowskiego, ale nie pamiętam dokładnie, do Emeryka Tekeli, węgierskiego przywódcy, który walczył po stronie tureckiej w bitwie pod Wiedniem. Skąd one się tam znalazły? Ja mam to w odpisie sfotografowane i pewnie to kiedyś przetłumaczę i opublikuję. Natomiast zero zainteresowania. Nie słyszałem, żeby ktoś się tym zaciekawił i ogłosił, że to tam jest. A to sobie leży w Dubaju, prawda? Więc jak ktoś wybierze się na wycieczkę do Dubaju, to polecam miejscowe muzeum, bo tam dużo ciekawych rzeczy można zobaczyć. No, wracajmy do tego Międzymorza. Kolega, który tę książkę przygotował, kolega Rafał Czerniak, którego tu czasem będę wspominał, bo to jest ważna postać w naszej działalności wydawniczej, taką koncepcję wysnuł i ukuł, że to Międzymorze,
które stworzyła Polska i próbowała stworzyć Polska Litwa, to była próba ratowania resztówki po Pax Mongolica. Czyli ratowania tych resztówek po stepowym imperium, które się rozpadło i które było obsługiwane przez domy bankowe weneckie i genueskie. To jest ciekawe i myślę, że słuszne. Natomiast czasy zmieniły się na tyle, że nie można już było powtórzyć sukcesu Włochów i nie można tego było zrobić cudzymi rękami, no bo co zrobili Włosi? Zainwestowali, to jest oczywiście hipoteza, bo nigdzie tego nie znajdziemy w żadnych dokumentach, zainwestowali w podbój Europy i Rusi przez Mongołów, a następnie wykorzystali ten obszar, który stworzyli Mongołowie, do rozwinięcia swojego handlu. Tu pieniądze mogą być lokowane na tę agresję na Polskę. No to też oczywiście, tego, tak, ale to oczywiście. Właśnie to. Wspomina się o tym gdzie niegdzie, natomiast no, oczywiście nie ma czegoś takiego, a wszyscy wierzymy w to, że nagle dzicy Mongołowie wybiegli z tych swoich stepów, z pustyni Gobi, i popędzili na Europę i hordy mongolskie podbiły najpierw Ruś, potem dotarli do Legnicy, a tutaj rozkwitała cywilizacja, a oni wszystko zniszczyli i zepsuli. To trochę inaczej. My nie mamy już tej książki, ale wydawnictwo poznańskie wydało fascynującą książkę pana Zatorskiego, Wiktora, Zbigniewa, nie pamiętam, Wojny Chingischana. To był człowiek, który napisał tę książkę na polecenie Ministerstwa Wojny przed wojną. Dlatego, że Polska się przed wojną szykowała do akcji zaczepnej na wschodzie i trzeba było mieć dobre wzory, proszę Państwa. Nigdy nie podejmujemy żadnego działania bez skorzystania z dobrych wzorów. Myślę, że Chingis Khan też miał podsunięte jakieś dobre wzory. Nie wiemy jakie. Pewnie starożytne jakieś, tak, o których dzisiaj nie mamy pojęcia, ale niczego się nie robi bez dobrych wzorów. No i Polacy przed wojną, przygotowując swoją propagandową, swoją zaczepną akcję na wschodzie, też korzystali z dobrych wzorów. Tymi wzorami były wojny prowadzone przez wielkiego Hana Mongołów, opisane przez Zatorskiego, kawalerzystę, oficera, który miał bardzo praktyczne i rzeczowe pojęcie o tych sprawach. On to opisał, to jest do przeczytania, przejrzysta, niesłychanie książeczka, wciągająca. Mam nadzieję, że ją wydamy, jeżeli nie w tym roku, bo plany nam już po prostu rozsadzają kalendarz i budżety, to wydamy ją w przyszłym roku. Trzeba to przypominać, proszę Państwa, trzeba o tym dyskutować, trzeba to pokazywać. No i tam jest też sugestia, no, że to niemożliwe, żeby taka organizacja jak Mongołowie, żeby ona się wzięła znikąd i powstała w tak krótkim czasie. Bez budżetu, tak? Bez budżetu i bez zainteresowania organizacji finansowych, tak? Utworzeniem takiego olbrzymiego obszaru jednolitego. Według amerykańskiego badacza doktora Tarpleya, on mówił, że tenże wywiad, najlepszy wywiad świata, wywiad wenecki, pracował właśnie dla Chingis Khana i odwrotnie, on pracował. No tak. Także, że to jest, zresztą to jest ciekawa bardzo postać, ten doktor Tarpley. Też o Wenecji bardzo ciekawe takie rzeczy, niekonformistyczne. Aha, ale to jest Amerykanie. Wenecja jest kluczem do zrozumienia wielu spraw. Proszę Państwa, jest mnóstwo jeszcze do zrobienia na polskim rynku wydawniczym, choćby tłumaczenia, kooperacja i tłumaczenia tekstów, które wydawane są, nawet artykułów, które wydawane są w Stanach Zjednoczonych jawnie, bez żadnych tam dodatkowych klauzul, że to spiskowa teoria czy coś podobnego. Tak? Normalnie na uniwersytetach, prawda? U nas tego nie ma, bo u nas na uniwersytetach króluje gender, tak? I my się musimy zastanawiać, ile jest płci i jakie i do czego to prowadzi. Natomiast o tym, jaka była polityka Wenecji w średniowieczu, to się nie dowiemy nigdy, tak? A po polsku mamy jedną książkę napisaną przez sowieckiego badacza, która się nazywa Weneckie Imperium Kolonialne. Tak, zresztą bardzo fajną, to jest bardzo dobra książka. Nie, że ja tutaj się czepiam profesora, który to napisał, bo jak na okoliczności, w których musiał działać, to jest znakomita książka. Wenecjanie są kluczem do wielu rzeczy, ale jeszcze przypomnę, że archiwa weneckie gromadzą dokumenty od VI wieku. Ja w swojej nieopisanej naiwności, ale nie mogę inaczej, bo nie mam żadnych możliwości, wysłałem do tego archiwum kolegę, żeby się rozejrzał, czy tam czegoś nie ma o sprawie świętego Stanisława i o Bolesławie, Śmiałym. On oczywiście nawet nie wszedł do środka, to jest jasne, w ogóle nikt tam go nie wpuścił.
nie ma mowy. Ja nie wiem, co trzeba mieć, jakie charyzmaty trzeba być wyposażonym, żeby się tam dostać do środka i te dokumenty obejrzeć, ale to nikt z nas by tego nie potrafił, proszę Państwa. Ale tak jak zawsze mówię, jeżeli nie można dojść do źródeł, do dokumentów, jeżeli jesteśmy skazani na jakąś wiedzę zapośredniczoną, to hulaj dusza piekła nie ma, bo fantazjować nikt nam nie zabroni, stawiać hipotez nikt nam nie zabroni, prawda? Bylebyśmy tylko nie dali się wpędzić w jakieś zbyt szalone fantazje, bo to jest z kolei druga strona medalu, prawda? Druga, jakby to powiedzieć, druga część tej... Czy nie popaść w bycie Denikenem. Tej dialektyki, żeby nie zostać Denikenem, tak? Albo wielbicielem Wielkiej Lechii, albo czegoś podobnego, jakiejś innej historii, bo to też jest preparowane i przygotowywane na bieżąco, żeby ludzie mieli się czym interesować. Nie chcesz tańca z gwiazdami, no. To może Denikenem. A co pan powie, no wydawać, ale teraz jest masowa akcja likwidacji bibliotek, nie? Bo ja jestem Brzebek no. I na takim, powiedzmy, skupie makulatury, areszt śledczy. No nie dałem rady wszystkiego przejrzeć, bo 3,5 tony książek, nie? Ojej. 3,5 tony książek i do książki z 60 lat, kiedy się nie wstydzili, jak mój kolega mówi, komuniści pisać, do tych sprzed 2 lat. Wszystko, cała. Po 3 miesiącach 2 tony areszt śledczy, powiedzmy, Nowa Sól, nie? Bo mnie nie dotykam, bo ja już nie mam gdzie składać, nie? Potem jakaś tam gminna biblioteka z jednej wioski, z drugiej wioski, nie? To samo czyszczone są zakony, biblioteki zakonne. To jest, ale to jest stały element gry. To jest barbarzyństwo, ale nie. Nowy Testament na jakimś tam Allegro, czy stary, nie? Sprzed 60 roku nie ma tej pozycji, w ogóle nie występuje. Nie to jest ma. Element czyszczenia świadomości, tak? Proszę Państwa, no wiadomo, już się ktoś zorientował, ta akcja, co Pan mówi z bibliotekami, już się ktoś zorientował, że no, współczesna cenzura dotyczy czegoś innego niż cenzura komunistyczna. Tak? Więc w latach 60. i 50. można było pisać rzeczy, których dzisiaj nikt za Chiny Ludowe nie napisze. Prawda? Za Chiny Ludowe nie opublikuje i nie będzie promował. Więc trzeba to wszystko z bibliotek wyrzucić i te biblioteki zapełnić jakimiś autorami, prawda, zajmującymi się... Agatą Mynarską. Tak zwaną Agatą Mynarską, Zygmusiem Miłoszewskim, Szczepkiem Twardochem. Tak, pisarzami z Biedronki, jest taka kategoria. Pisarze z Biedronki. To są książki niezniszczone, nie? No. Niektóre są nigdy nie otwierane, bo tam wiadomo, że nawet tam coś tam sobie popisał, niektóre czytali. Ale inne, no to całe tomy, nie? To jest groza, bo no, proszę Państwa, co ja mogę powiedzieć? Ja rozmawiałem z naczelnikiem więzienia. Dlatego ja mówił, że to dopiero przed nowej zmiany zaczęło następować. Super. Tak, tak. Ci są świadomi. Książek nie było, likwidowali, no przychodzi piękna pani, która żyje po tobie, pachnie się i mówi tak. Nareszcie zrobiłam porządek z tą biblioteką i toczy wzrokiem, nie? Ja patrzę, co nam już wyrzuciła. Książki na chybi trafią, jakieś tam galerie Tretiakowskie czy coś, żeby ładnie wyglądały. Ona wszystko to wyrzuciła, nie? Przychodzi młoda kobieta i się przejmuje, no jestem nauczycielką, czy te klasówki, te stare, czy nie wpadną w ręce. Ja patrzę, to jakieś medale po ojcu, świadectwa jakieś tu, ze szkoły żeńskiej, tam po przodkach, nie? To z tym się nie przejmuje. A mówię, czemu pani to wyrzuca? A przy on już nie żyje, to po co to potrzebne? O matko, nie? To właśnie... Wykształcona. Bo, no to jest z dokumentami, to jest straszna rzecz, dlatego że wszystkie, nie ma nieważnych dokumentów. A szkoła żeńska, jakie przedmioty? Pranie, gotowanie, nie? Szycie i sprzątanie. Przecież przepiękne, nie? No. I to tu z Leszna 1900 któryś tam rok, nie? Nie, no fantastycznie. Przez pierwszej wojny światowej. Nie ma nieważnych dokumentów. To jest złudzenie. Nie ma nieważnych dokumentów. Każdy najmniejszy świstek musi być zachowany. I proszę Państwa, no my jesteśmy w tej straszliwej sytuacji, że u nas płoną archiwa, tak? One płoną też między innymi dlatego, że Rzeczpospolitej nie udało się powtórzyć sukcesu koncepcji Międzymorza. Tak? Zostaliśmy jako naród polityczny zepchnięci w te granice, które dzisiaj mamy, tak? I nie ma opcji, żebyśmy się jakoś z nich wydostali, tak? No ale to tym bardziej nie możemy sobie pozwalać na niszczenie dokumentów.
I jak my czasem, żeby opublikować jakieś wspomnienia, to koledzy idą do Biblioteki Narodowej po jakiś rękopis, który można po prostu wykupić z tej Biblioteki Narodowej. Oczywiście jest cała gama, cały zbiór rękopisów, których się stamtąd nigdy nie wyjmie, bo są zakazane, tak? No, ale niektóre można. No to dowiadujemy się tam, że ludzie znoszą te rękopisy tam, żeby one tam były. Zamiast je wydać, zamiast je opublikować, nawet w śladowym nakładzie i rozprowadzić, to oni je niosą do Biblioteki Narodowej. Po co? Żeby tam bomba kolejna spadła, tak? Żeby to się znowu wszystko zjadało. Nie, biblioteka w ramach odkurzania. Albo w ramach odkurzania, tak, oczywiście. Bo tam też trafiłem książki przekazane do jednej pieczątka na serna, tu trafił do biblioteki, a biblioteka wszystko weźmie. Oczywiście, bo niepotrzebne. I to wspomnieniowe, powiedzmy II wojna światowa, 47 rok wydane, 52. Piękne te. No. Więc, zdjęcia. Proszę relacje. Państwa, to jest zubażanie i przeciwko temu niestety nie przeciwstawimy się, jeżeli nie będziemy tworzyć rynku. Ja mam obsesję na tym punkcie, ale wiem, że to tak właśnie jest. Jeżeli nie będziemy tworzyć rynku, to znaczy jeżeli nie będziemy, to tak jak mówił Gandhi, niech każdy nauczy jedną osobę. Jeżeli nie będziemy tłumaczyć innym, że to jest ważna sprawa i że jednak trzeba wyłączyć ten telewizor czasem, ja nie mówię, że trzeba z niego rezygnować, tak? Ale żeby przynajmniej spróbować przeczytać coś innego albo zainteresować się czymś. Nikt nie musi czytać książek bardzo trudnych i bardzo poważnych, wystarczy czasem jakiś artykuł albo przynajmniej, żeby gromadzić dokumenty. Bo nie wiadomo, co się stanie, a to jest no, najważniejsza sprawa, jaką można sobie tylko wyobrazić. Czyszczenie bibliotek to jest działalność zbrodnicza. Biblioteki, jak Państwo wiecie, mają rozdzielnik. Dostać się do rozdzielnika nie ma żadnej możliwości. Jeżeli ktoś się łudzi, że biblioteki kupują książki, bo dyrekcja myśli sobie, a wezmę to albo wezmę tamto, nie ma mowy, dlatego że książka to jest produkt propagandowy i muszą być propagowane określone treści. Więc określony zestaw autorów trafia do biblioteki i koniec. A określony zestaw znika. Znika, tak. A określony zestaw nigdy tam nie trafi, będzie gdzieś orbitował na krańcach galaktyki i o coś się dopominał, więc niestety, proszę Państwa, jesteśmy skazani na budowę alternatywnej rzeczywistości. Co nie znaczy, że ta rzeczywistość ma być nieskuteczna, bo możemy zbudować alternatywną rzeczywistość bardzo skuteczną, tak? No, ja czekam na pierwszą jakąś prowokację wymierzoną w nasze wydawnictwo, bo to mnie bardzo ucieszy, tak? Dzisiaj jeszcze tego nie ma, ale w poniedziałek przyjeżdża taka książka Klemensa Junoszy, XIX-wieczna pająki. Bardzo ciekawa. O strukturze i organizacji społeczeństwa diaspory żydowskiej na ziemiach polskich. Fantastyczna książka. Ja ją porównuję z prozą Babla we wstępie, dlatego że i taką stawiam kwestię dosyć istotną. Dlaczego, proszę Państwa, my się możemy ekscytować prozą Izaaka Babla i postaciami, które on wykreował, tak? Czyli tymi wszystkimi żydowskimi gangsterami, oszustami, tym całym folklorem przestępczym Odessy. Bo się dobrze czyta, tak? Bo się dobrze czyta, a nie możemy sobie poczytać o bardzo uczciwych, przepraszam, nie działających wbrew prawu i nie latających po mieście z rewolwerem, kupcach i bankierach żydowskich mieszkających na terenie Królestwa Polskiego. To jest szalenie ciekawe, szczególnie, że napisane ze swadą, humorem i bardzo przystępnie. Możemy, przeczytamy już od poniedziałku. Wracajmy do tego Międzymorza, bo to jest istotne, proszę Państwa, ponieważ zaczęliśmy od w ogóle języka francuskiego. Cała polityka francuska, XVII i też XVIII-wieczna, tu, realizowana na wschodzie, jest przed naszymi oczami ukryta. Była to polityka perfidna, zmierzająca tak naprawdę do podziału Rzeczpospolitej, do jej osłabienia, jeżeli nie do podziału rzeczywistego, to do zainstalowania tutaj rozmaitych organizacji, które będą drenowały Polskę z zasobów, także ludzkich, finansowych i ze wszystkiego, co można sprzedać i stąd wyjść. Panie Gabrielu, czy pan się zetknął z taką książką jakiego Perot, Sekret Królewski? Nie.
Ona była wydana w 1908 roku. To jest pierwsza część trylogii, która jest poświęcona XVIII-wiecznym strukturom służb francuskich. Bardzo świetna, ja to niedawno kupiłem. I pierwsza sprawa to jest sprawa poświęcona Polsce. I właśnie we wstępie to jest coś takiego, bo to facet, który był dyplomatą, prawnikiem, już tam jeszcze nie wiadomo kim. I ta książka właśnie mówi, że po śmierci Sobieskiego rozgrywane były najważniejsze rzeczy, kurczę, w ówczesnym świecie, czyli Polska. No tak. Bardzo, ale tam jest, on też, to też Branicki tam występuje, tam także, że to są na dokumentach robione. No to muszę to przeczytać. Tak, że to ja byłem zaskoczony, ja ściągnąłem teraz niedawno. No ale to też jest gdzieś ktoś, to, że ta książka nie żyje sama z siebie. Trzeba o niej rozmawiać, żeby ona funkcjonowała, tak? Trzeba o niej dyskutować. Za komuny mieliśmy w telewizji programy o książkach. Dzisiaj takich programów nie mamy. Dzisiaj mamy programy o gotowaniu. Ja nie mówię, że jedzenie jest złe albo że nie trzeba jeść, prawda? Ale jeżeli mamy całe pasmo poświęcone kulinarium, a do tego jeszcze w głównych wiadomościach też coś się o tym mówi. No cały to jest kanał tylko o pierścionach. Naprawdę? Naprawdę. No to już chyba lepsze niż gotowanie. Tu też jest trochę pierścionki. Tylko ręce i pierścionki. Ręce i pierścionki non stop. Ale jaka muzyka tam jest. Proszę Państwa, ta sprawa francuska, polityka francuska jest polityką niezwykle perfidną, słabo rozpoznawalną, nieomawianą. Polityka francuska doprowadziła do katastrofy, pierwszej katastrofy, czyli katastrofy roku 1648 przy udziale polityki brytyjskiej i do drugiej katastrofy, czyli do katastrofy roku 1654-5 do wkroczenia tutaj wojsk szwedzkich. Być może też inspirowała, Paryż inspirował Moskwę, która zaatakowała Litwę w roku 1654. W książce tych amerykańskich tych autorów, autorzy twierdzą, że Francja była zaatakowana wcześniej przez Wenecję. I że później na przykład ciekawa była rozgrywka z niejakim Newtonem. Chodziło o kto był wynalazcą rachunku różniczkowego, czy Leibniz, czy ten magik, okultysta Newton. I oszust Newton. Tak? Do tego. I dzierżawca królewskiej Niemicy. Do tego, że dokładnie. Także to ja jestem, mówię, przedwczoraj to czytałem, dlatego mówię, trochę się wymądrzony. Musimy, proszę Państwa, że nie musimy, ja muszę, bo mnie to żywotnie interesuje, a Państwo to już jak wolicie. Tę politykę francuską wobec Rzeczpospolitej trochę porozgryzać i ją inaczej naświetlić. Ja byłem wstrząśnięty tym, co tu Rafał napisał, ponieważ nie miałem zielonego pojęcia, że przed rokiem 1648 w Polsce prowadzono gigantyczne zaciągi na wyprawę turecką. Gigantyczne zaciągi na wyprawę turecką, a następnie projekt tej wyprawy został bardzo sprytnie przez pana Debrézy, posła francuskiego, storpedowany, a żołnierze zostali po prostu wyprowadzeni. Normalnie wyprowadzeni z kraju, tak? Na wojnę, jaką Francuzi toczyli ze swoimi przeciwnikami, z Holendrami, z Hugenotami nad kanałem La Manche i Morzem Północnym. To są, proszę Państwa, rzeczy nieznane. Zostali tylko zdemobilizowani kozacy, którzy rozpoczęli, którzy nie mieli ze sobą co zrobić. Nie mieli ze sobą co zrobić. Wprowadzenie Polski w tę pułapkę, tak? Zaangażowanie, oszukanie króla co do możliwości prowadzenia kampanii przeciwko sułtanowi, zgromadzenie wojska tylko po to, żeby to wojsko następnie ukraść, doprowadzenie do skredytowania przez króla, no przecież to król wręczył pieniądze Chmielnickiemu i Barabaszowi na zaciągi, tak? Zaciągi, przypominam, bo jeszcze niektórzy żyją takim złudzeniem, że powstanie Chmielnickiego to było rzeczywiście powstanie, tak? Że nagle uciemiężony lud ukraiński podniósł się i zaczął walczyć ze złymi lachami. To są brednie, proszę Państwa, powtórzmy to jeszcze raz, brednie. Pieniądze bierze się na zaciągi, tak? Pułki Chmielnickiego wyszły w pole i każdy miał 2000 żołnierzy albo więcej. Pułki Cromwella nie miały tyle stanu osobowego. Ktoś za to zapłacił, tak? Zapłacił za to król Władysław IV w dobrej wierze, oszukany przez posłów francuskich. Więc to jest, proszę Państwa, polityka, którą warto omawiać i warto ją przedstawiać. No i ja się na taką rzecz porywam, bo fajnie by było nakręcić o tym film,
ale że nie mamy budżetu na film, a obraz jest koniecznym elementem na rynku treści, podkreślam, koniecznym, dlatego ja z tego nie zrezygnuję nigdy, będę wydawał komiksy. Sam Lenin o tym mówi. No właśnie. Kino jest najważniejszym ze sztuk. Nie mamy pieniędzy na film, ale mamy na komiks. Zrobiliśmy komiks o Nocy Świętego Bartłomieja, który jest po prostu o tym, że to nie było tak, że źli katolicy wymordowali dobrych protestantów, tylko zupełnie inaczej. A teraz powrócimy do tych wątków, które ja tu dzisiaj omawiam, czyli do polityki francuskiej wobec Rzeczpospolitej i na jesieni zaczniemy pracę nad takim albumem, który będzie dotyczył porwania królewicza Jana Kazimierza na polecenie kardynała Richelieu i osadzenie go na 2 lata w więzieniu. Proszę Państwa, Jan Kazimierz został porwany przez Francuzów w Genui i uwięziony. Porwany w czasie swojej wyprawy do Hiszpanii. Po co on tam jechał? Historycy, w tym profesor Tomkiewicz, który napisał książeczkę cienką i zapomnianą na ten temat, oczywiście trzeba by było ją wnowić, ale to korowody związane z prawami autorskimi i kontaktami ze spadkobiercami. Nie chce mi się przez to przechodzić. To już wolę przeczytać, coś po swoim o tym napisać. Jan Kazimierz został porwany, dlatego że, proszę Państwa, on wyprawił się do Hiszpanii w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych z Madrytem i po to, żeby odebrać godność admirała floty hiszpańskiej. Po co królewiczowi była ta godność? No jemu po nic, ale po co ona była Hiszpanom i po co on był Hiszpanom potrzebny? Proszę Państwa, Polska w stuleciu XVII jest sojusznikiem domu Habsburskiego, który rządzi w Hiszpanii i w Austrii. Dom Habsburski jest pierwszym wrogiem Francuzów. Nam to się dzisiaj nie mieści w głowie, no bo my jesteśmy wychowani na historię XVIII-wiecznej i na historię do zbiorów, tak? Więc my widzimy tylko tego Rakusa, który wspólnie z Borusem i Moskalem podzielił Rzeczpospolitą. Natomiast stulecie XVI i XVII to jest trwały sojusz monarchii katolickich przeciwko protestantom, Turkom i Francuzom. To tak trzeba to nazwać, przeciwko protestantom, Turkom i Francuzom. Sojusz francusko-turecki jest najtrwalszym sojuszem politycznym, jaki w ogóle chyba istniał w dziejach. Żeby nie powiedzieć istnieje. Ale istnieje, prawda? On się załamał w czasach napoleońskich, prawda? Ale potem znowu powrócił do stanu ważności i używalności. Został odnowiony. Po liftingu teraz. Został pierwsze, oczywiście Francuzom zależało bardziej, tak? Francuzom zależało bardziej. Franciszek I poprzez swoją matkę chyba doprowadził do tego sojuszu francusko-tureckiego. Ja mu się nie dziwię i nie dziwię się Francuzom, dlatego że musimy pamiętać, proszę Państwa, że Francja przez całe swoje właściwie istnienie toczy straszliwe i uporczywe wojny, których celem jest istnienie bądź nie istnienie królestwa. Dlatego my dzisiaj, a wcześniej też, powinniśmy pilnie studiować politykę francuską i francuską historię. Oczywiście Polacy się brzydzą takimi rzeczami jak polityka, a polityka francuska w szczególności, no bo to Francuzi wymyślili rację stanu, tak? Czyli żeby nie zachowywać się jak człowiek, tylko zachowywać się jak świnia w imię racji stanu. Tak? To kardynał Richelieu osobiście to podpisał, takie dokumenty. I w bardzo popularnej powieści Trzej Muszkieterowie o tym jest mowa, proszę Państwa, więc każdy sobie może przeczytać. No więc my straciliśmy bardzo dużo w stuleciu XVII i XVIII z cech narodu politycznego i być może nigdy tego nie odzyskamy, a być może nie możemy tego odzyskać, bo jesteśmy przeznaczeni do innych rzeczy. Ja i Państwa nie namawiam do tego, żeby się zeświniać w imię politycznych celów, ale do tego, żeby analizować. Więc musimy tę politykę francuską przestudiować. Francuzi są skazani na zagładę. Są skazani na zagładę przez Habsburgów wcześniej, przez Anglików. Walczą przez cały czas o utrzymanie królestwa i nie mają w tej walce żadnych wahań. Są denomine katolikami, chrześcijanami, ale jak przychodzi do zawarcia sojuszu z Bisurmanem, nie ma sekundy wahania. Sekundy wahania. Dlatego, że to jest ich jedyna szansa. I w oparciu o ten sojusz turecki prowadzą bardzo perfidną, potrójną, poszustną politykę na terenie Rzeczpospolitej. Po co Jan Kazimierz jechał do Madrytu i miał tam objąć godność admirała? Po to, proszę Państwa, że Hiszpanie potrzebowali dodatkowej floty na wschodzie, żeby ta flota szachowała
Turków. I żeby taką flotę stworzyć na Morzu Czarnym, potrzebny był wysoko postawiony figurant, który będzie firmował. Przecież było jasne, że Królewicz Jan Kazimierz nie ma ani pojęcia o flocie, ani o morzu, a i pewnie pływać nie umie. Więc to wszystko jest bez znaczenia. Chodziło o wysoko postawionego figuranta, który będzie firmował imprezę pod tytułem Wielkie Kredyty Hiszpańskie, Weneckie, Papieskie na budowę floty czarnomorskiej. Gdyby to doszło do skutku, Richelieu musiałby popełnić samobójstwo, nie miałby innego wyjścia. Ale ja tu się śmieję właśnie, bo w tej wspomnianej książce, o której mówiłem przed chwilą, książka się zaczyna tak, że król wydał francuski, który to był Ludwik XV, wydał rozkaz zamknięcia wszystkich dróg do Austrii, bo wtedy Leszczyńskiego przerzucali tak drogą przez Gdańsk do tego, a w Gdańsku na Morzu Bałtyckim był na Leszczyńskiego polowali Rosjanie. Do tego. Także że to od tego takiego się zaczyna ta książka, o której tu jest właściwie... No właśnie, że się pilnuje... Tak, pilnuje się portu, żeby tam myśl się nie prześlizgnie. I pilnuje się szlak. Tak. Natomiast królewicz Jan Kazimierz był człowiekiem naiwnym i bardzo młodym i został po prostu wprowadzony w błąd i wsiadł na genueński okręt, który miał go dowieźć bezpiecznie do brzegu hiszpańskiego, a dowiózł go do... Nie pamiętam. Wysadził go gdzieś na wybrzeżu francuskim. Tam już czekali królewscy muszkieterowie, prawda? Formacja bardzo poważna i waleczna, która zajęła na polach bitew miejsce hiszpańskich tercios, które święciły triumfy przez 150 lat wcześniej. I został uwięziony na 2 lata. A jak wyszedł z tego więzienia, to już był gorącym zwolennikiem polityki francuskiej w Polsce. Po prostu. I ja nie będę tego określał żadnym tutaj dosadnym mianem, ale Państwo możecie się domyślić, jakie słowo tutaj się ciśnie na ust. No więc to są historie ponure i my z tego zrobimy komiks. Mam nadzieję, że ciekawy. A ja mam w tym też swój polityczny interes, ponieważ bardzo bym chciał, żeby w końcu te nasze treści przeniknęły w jakieś języki obce i uważam, że najważniejszym, chyba jedynym, którym można przekazać te nasze historie, to jest język hiszpański. Więc żeby coś przekazać do Hiszpanii, to trzeba mieć coś, czym się Hiszpanie interesują, prawda? A że oni do dzisiaj tych Francuzów tak niespecjalnie i otwarcie przyjmują, to też myślę, że takie treści, proszę bardzo, znajdą wdzięcznych słuchaczy, wdzięcznych odbiorców. No bo we Francji się wydać tego raczej nie. Nie, nie da się. Nawet nie będę próbował. Nawet gdybym zrobił komiks o tym, że kardynał Richelieu to fantastyczny facet i w ogóle postać świetlana, to i tak by mi to nie wydali. Więc nie ma nawet o czym gadać. Więc idziemy, proszę Państwa, tylko tam, gdzie nas chcą. To jest pierwsza sprawa. Jak nas zamykają drzwi, to nie będziemy. Ale to wybitny historyk polski, amerykański, Oskar Halecki, napisał taką bardzo ciekawą książkę o biografię króla Jadwigi. Mhm. Tak. I on mówił tak, że to był XIV wiek, w czasach właśnie tego króla, czyli Jadwigi, że Polska w opinii papiestwa to było północne królestwo katolickie, a południowe były Węgry. Tak. Tak do tego. I to właśnie ta formuła, bo to jest poważny historyk. On był na Uniwersytecie Georgetown profesorem, tu na UJ-cie był i tak dalej. Tak, jego matka czy ojciec byli Chorwatami. O. Tak do tego. Także to taka ciekawa jeszcze jak do Chorwacji ruszamy właśnie, bo tam Andegawenowie przyszli przez Neapol, później przez małżeństwa właśnie z Chorwatami i Węgrami. I to później trafiało tu do Polski. No to tak. Skoro miał rodziców Chorwatów, to tak. Miał też dobre geopolityczne osadzenie. Tak. Znaczy matka jedna strona jakąś tak. Wielki patriota polski. Jakąś tradycję. Kompletnie niedoceniony w Polsce. Tak, zupełnie nie. W ogóle nie wydaje. Tak. Wydanych zostało kilka zaledwie pozycji tak. W ogóle. Bardzo szanowany w Ameryce. Od Unii Florenckiej do Brzeskiej dwa tomy leżą na półce u mnie ledwie zaczęte. Nie mam czasu przeczytać. I no też nie wznawiane, tak? No też by przydało się, żeby ktoś to wznowił, ale ja nie mogę wszystkiego wznowić, no. Ja nie mogę wszystkiego wznowić i nie mam zamiaru, tak? Ale no, z tymi kanałami dystrybucji ludzi, dystrybucji wszystkiego i blokadą, to jest szalenie istotne, proszę Państwa. I instalowanie agentów, instalowanie
władców, przerabianie tych władców na osoby przychylne tej czy innej polityce, to jest metoda. I przeciwstawić się tej metodzie jest niesłychanie trudno. Dlatego, proszę Państwa, no, żeby przeciwstawić się, jeżeli mamy króla, który jest francuską kreaturą, no to co trzeba zrobić, żeby się takiej kreaturze przeciwstawić? No, albo mieć kreaturę niemiecką, tak? Jeszcze bardziej bezwzględną. Albo rosyjską. Albo trzeba mieć, a niekoniecznie, albo trzeba mieć rodzimą, lokalną organizację opartą o rodzime budżety, tak? I uzbrojoną po zemi, tak? To wtedy możemy coś takiego przedsięwziąć. No więc proszę Państwa, no Polska była organizacją, która była takim obszarem, który dysponował kilkoma takimi organizacjami, może nie, w dodatku one miały bardzo ważną cechę, to znaczy jedna była hierarchiczna, ale w specyficzny sposób i to byli jezuici, a druga była w ogóle niehierarchiczna, płaska, jednowymiarowa, rozsiana po całym obszarze gigantycznym i to była szlachta polska, tak, szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie, więc problem awansu i ewentualnych związanych z tym profitów odpadał, prawda, bo panowie bracia byli wszyscy jednością, tak, więc też oczywiście przekupstwa i tak dalej, ale poruszenie tłumu szlacheckiego, tak, tak jak on stał, no jeżeli ktoś miałby do tego rękę i głowę, a ostatnim chyba, który miał rękę i głowę, to był Jan Zamoyski, no to dawało efekty, tak, dawało efekty. Oczywiście sparaliżowanie pieniędzmi też dawało efekty, ale było z czego kroić, było z czym zaczynać. Ale pruski generał właśnie, von Moltke, napisał taką broszurkę, 50 stron właśnie o Polakach. Opublikowaliśmy to w niemieckim, tak? Nawigatorze, do już tego nie mam. Ja też mam to z innych źródeł do tego, z XIX wieku, tak, do tego rewelacyjna sprawa. Rewelacyjna, ciekawa. Ja na przykład, ja jestem po prawie i ja na przykład na studiach nigdy nie miałem właśnie porządnego wykładu o ustroju Polski. I właśnie von Moltke to zrobił genialnie. No właśnie, bo to też, tak, proszę Państwa, potrzeba kogoś obcego, kto nam wyjaśni pewne sprawy, których my sami sobie wyjaśnić nie potrafimy. Wracajmy do Międzymorza. Dlaczego Francuzi storpedowali próbę stworzenia takiej koncepcji? No ze względu na ten swój tradycyjny i trwały sojusz z Osmanami, ze względu na to, że Rzeczpospolita nie była dla nich partnerem tak naprawdę, a jedynie alternatywą, rezerwą jakąś. I tragiczne, proszę Państwa, jest to, że w Polsce, może poza królem Władysławem, a i to nie do końca, nikt tego nie rozumiał. Tragiczne jest, proszę Państwa, to, że my dzisiaj nie czytamy historii w ten sposób, że my nie czytamy źródeł, że my o tych źródłach nie dyskutujemy, że to jest wręcz zawstydzające, bym tak powiedział. Że to jest zawstydzające, a popularyzacja historii zmierza wprost w kierunku denikenosa. Ale nauczyciele się boją, bo jak ktoś się wychyli, powiedzmy, gospodarka folwarczna, że Żydzi sfinansowali, dali kasę na to, nie? No. No to koniec, nie poruszę tego tematu. No tak, no bo to musi nie być... Nie mówiąc o tam, że na tego Duce to też trzy zamachy, to wszystkie wykonałem żydowskie, no to już w ogóle... Koniec, siadaj, nie odzywa się, chłopcze. Więc ja już pomijam historię najnowszą, która jest sprokurowana i spreparowana, no ale nawet te sprawy dawniejsze. Ja nie wiem, jak jest na uniwersytecie, bo dawno tam nie byłem i nie wiem, czego tam uczą, no ale jak odczytuję sobie coś od czasu do czasu i dowiaduję się o tym, że polscy profesorowie wydają ważne i istotne dla dyskusji, dla nas tutaj prace w języku angielskim i publikują to w ośrodkach zagranicznych, no to to jest horror. No to to jest horror. To jest, to tak naprawdę cała hierarchia naukowa nie ma sensu, a ludzie ci zniżają się do poziomu researchera. No ale tak? Był tak jeden, jak mu tam, Ratajczak, ktoś tam napisał, to zabawił się Żydowinami, nie? No, ale to... No, trochę to, były inne to, czasy. No to, ale jak to będzie ryzykowe? Ale to nawet nie o to chodzi, wie pan, to też nie chodzi o to, żeby pisać o Żydach, tak? Bo to ma pan dzisiaj cały segment takiej literatury i to idzie za przyzwoleniem. Można sobie spokojnie tam opisywać różne rzeczy i demaskować. Natomiast to jest też pewne skanalizowanie emocji. Trzeba by to było zrobić inaczej, to znaczy trzeba by było stworzyć strukturę
poważną, powiatową, tak, zajmującą się oprócz dystrybucji i wydawania także wychowaniem, no, i edukacją. Wtedy dopiero, tylko że wtedy mogłoby się zrobić niebezpiecznie, tak? Bo na przykład gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć sieć bibliotek. Zrobimy. Żeby stworzyć sieć bibliotek. Tak? A po co, jak wszystko u pana Google'a jest? No nie wszystko. Nie, no tak mówią, nie? Pan nie, czyta książki? Nie, nie. Ja mówię, prawda. No czytam. A przecież u Google jest. A mówię, a znasz kogoś, kto przeczytał książkę z Google'a? To się patrzą na mnie jak na idiotę. No. Jeszcze jest kwestia digitalizacji tego wszystkiego. Książka zdigitalizowana to jest książka nieprzeczytana. Oczywiście są ludzie, którzy mają na tyle dużo samozaparcia, żeby przeczytać zdigitalizowaną książkę, ale ja na przykład do nich nie należę. Nie jestem w stanie przeczytać książki w PDF-ie, jakieś fragmenty. Nie mam mowy, żeby siedział i czytał książkę w PDF-ie. Jako pomocniczą rzecz. Tak, jako rzecz pomocnicza, więc te publikacje internetowe... Tam dopisków nie można robić. Internet zniknie i tego nie będzie, tak? Nie będzie, tak. Więc musimy się, proszę Państwa, do tego niestety zabrać od strony papierowej. I to nie jest żaden anachronizm, to nie jest nic przestarzałego, tak? Biblioteki funkcjonują i będą funkcjonować. No więc wyobraźmy sobie, że ktoś organizuje sieć bibliotek, tak? I te biblioteki kupują książki od naszego wydawnictwa, a także od innych wydawnictw. No to mogłoby się zrobić poważnie, dlatego że biblioteka to jest jednak poważna instytucja. Mogłoby się zrobić poważnie. Stąd też ja na razie nie widzę chętnych, którzy by takie biblioteki próbowali organizować. Jak pan jedną zorganizuje, to się nic nie stanie. Ale to jest ważną rzecz, że problem leży w edukacji i w wykształceniu choćby tylko czytelnika. Czytelnika zainteresowanego taką, a nie inną tematyką. Niestety przez ostatnie kilkadziesiąt lat nauczanie historii było skażone celami politycznymi. I myśmy jeszcze się z tego nie zdążyli otrząsnąć. I została ta przepaść wykopana, która nie została jeszcze zasypana niestety. I w tej chwili nie mamy czytelnika. Mówimy o nauczycielach historii, nauczyciele historii nie znają ortografii. Naprawdę? Również. To słabo. Nie, że tylko nie na nauczyciele historii, ale niestety dzisiejszy nauczyciel, młody, przed 30, niedawno jeszcze miałem dzieci w szkolnym wieku, no, na zielono poprawiałem poprawione na czerwono zeszyty dziecku. Ojej, poważna sprawa. My nie mamy czytelnika po prostu, chcę zobaczyć, nas jest 10 osób. Spokojnie, czytelnicy są. To ja... Mój synek też, ale w Gdańsku. Mogę panu powiedzieć, że czytelnicy są. To jest, tutaj wrócę do początku tej gawędy, że to, że jest nas, a nie ukrywajmy tego, bo to się nagrywa, ale to powiedzmy, jest nas tu niewielu i to jest standard. Natomiast wszystkim naszym wrogom, przeciwnikom, ludziom, którzy chcą nam źle życzą, chcę powiedzieć, że to, że na spotkanie autorskie przychodzi niewiele osób, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli idzie o odbiór treści. Żadnego. A ci, którzy się łudzą, że jak na ich spotkanie przychodzi 200 osób, to mają większy respons, to i się lepiej wyśpią. Taką mam radę. Bo to też nic nie znaczy. Proszę Państwa, jest duże bardzo zainteresowanie tymi treściami. Ono rośnie. To się oczywiście nie odbywa bez wysiłku, dlatego że my wkładamy masę pracy w promocję tych treści. Korzystamy na tyle, na ile się da z internetu. To przynosi efekt i skutek. Oczywiście jest tak, że ciągle nie mamy czasu na to, żeby zrobić rzeczy, które powinny być zrobione. Na przykład nie możemy wydać drugiego numeru naszej gazety wydawniczej. Wyszedł jeden numer, który był rozsyłany do czytelników w kopertach i przyniósł niesłychane efekty zupełnie. Teraz przydałoby się przygotować drugi taki numer, no ale nie ma kto tego zrobić, bo ja już nie mam kiedy, w ogóle nie mam już czasu na nic. No ale liczę, że któryś z kolegów w końcu na tyle będzie swobodny, że się za to zabierze. Więc naprawdę można robić mnóstwo rzeczy, które przynoszą efekt. Przynoszą efekt. Jestem zdumiony, że tak niewiele osób z tego korzysta. Jestem zdumiony, że mamy przecież oprócz naszego portalu, który, umówmy się, jest malutki i nie generuje zbyt wielkiego ruchu, tak?
Mamy różne portale, które zajmują się inicjowaniem i prowadzeniem dyskusji na poważne, niepoważne tematy polityczne, historyczne. Jest tego masa. Nikt tam nie wpadł na pomysł, żeby prowadzić wydawnictwo. Jedynym facetem, który podjął się takiego ryzyka, jest taki pan z Leszna, który założył wydawnictwo Parwa, wydał książkę Giertycha o Komeńskim, potem tą książkę o reformie protestanckiej, tego Kobeta, którego nie mam, bo się akurat sprzedał. My to dystrybuujemy, on sam gdzieś to dystrybuuje, otwierają się jakieś małe punkty sprzedaży, to wszystko jakoś działa, ale to się, proszę Państwa, nie obywa bez wysiłku niestety. Nie obywa się bez wysiłku, no i trzeba mieć dużo zacięcia do tego. No ja mam, dlatego że no, tak się złożyło, że muszę to robić, bo z tego żyjemy. Natomiast no, inni mają trochę mniej, no ale też działają, prawda? Też działają, więc myślę, że to nie pójdzie na marne. Może wreszcie ktoś zacznie się dopominać źródeł. Prawda? Może ktoś się zacznie dopominać. I sięgać głębiej. No też teksty istotne, prawda? Szczególnie historyków żydowskich, które opublikowaliśmy w ostatnim Nawigatorze. Bardzo ciekawe, warte przypomnienia. Nikt tego nie robi, prawda? A dlaczego nie? A dlaczego w bibliotekach nie? Amerykańskich internetowych są na przykład mowy polskie, Sejm. O. Piękna rzecz, tylko no w łacinie oczywiście, później na przykład są też, jest dokumentacja, korespondencja króla polskiego z królem francuskim, też piękna rzecz do tego, ja to w internecie mam w PDF-ach. Fantastyczne. Że to są rzeczy do tego, do opracowania. To trzeba powolutku opracować, nawet we fragmentach. Nawet tak. Proszę Państwa, jeżeli trzeba, można by było zrobić antologię, tak, albo nawet kilka opracować i wydać. Albo nawet omówić przed kamerą, to też jest ciekawe. Ja na razie bezskutecznie, ale mam nadzieję, że może mi się uda. Namawiam historyków, żeby tych, z którymi się spotykam, żeby albo zakładali blogi i tam swoje artykuły, nawet stare, bo przecież nikt tego nie czyta, bo nikt nie ma dostępu do tych treści, publikowali. No ale oni mają trochę oporów, no raz, że są w strukturze akademickiej, nie wiadomo, jak to zostanie odebrane, prawda? Dwa, że nie mają też trochę czasu, no ale zobaczymy, może coś z tego wyjdzie, może się uda. Mam rozmaite plany, nie będę ich teraz zdradzał, bo są dość szokujące i mogą się wydawać kontrowersyjne, ale myślę, że trochę nas podniosą. I postawią parę poziomów wyżej i będziemy o trochę innych sprawach dyskutować. Bo też no, ten poziom publicystyki, którą uprawiamy, musi się trochę zmienić. Dlatego proszę Państwa, że ja i tak jestem zadowolony z tego poziomu publicystyki. To nie jest tak, że jak ja tam coś marudzę na blogu albo krytykuję albo coś, to że ja nie jestem zadowolony. Ja generalnie mało entuzjazmu okazuję i z pochwałami, jeżeli idzie o pochwały, to jestem raczej oszczędny. Natomiast jestem zadowolony z poziomu publicystyki, jeśli wezmę na przykład jako dla porównania publicystykę telewizyjną, prawda, czy publicystykę, która jest w różnych opiniotwórczych gazetach, no to jest bieda straszna, to jest bieda. To jest pan bardzo łaskaw. I zmieniamy to, a będziemy jeszcze zmieniać i jeszcze będziemy to śrubować. Nikt nie jest w stanie uwierzyć, że my zarabiamy na książkach naukowych, tak? No ale, przepraszam bardzo, to nie ja zaniżyłem poziom publicysty i poziom prac naukowych historycznych do poziomu publicystyki. To nie ja je ukrywam, tak? Przed ludźmi. To nie ja wobec powszechnego dostępu do treści w językach obcych chowam polskie książki na różne ważne tematy, tak? Po jakichś miejscach, gdzie nie można do nich dotrzeć. To wszystko robi uniwersytet, a ja składam tylko propozycje. Proszę Państwa, złożyłem 3 propozycje akademikom krakowskim na wydanie książek. Przychodzi wydawca i chce wydać książkę. I co? Panika. Prawda? Panika. A po co? Dlaczego? O co mu chodzi? Czego ten facet chce? A jednego pana to wręcz już molestuje, bo już chyba ze 3 maile do niego napisałem i on się przestał odzywać.
Wielka szkoda, bo szalenie ważną książkę o Grunwińczykach napisał. Szalenie ważną. Grunwińczyka? Tak, na Krymie. I trzeba to rozpropagować, wypuścić, nagrać z nim wywiad, no ale on nie wiadomo, czy się zgodzi, tak? Bo może się nie zgodzić. Też do innych uczonych wysłałem te maile, ale po prostu stupor i cisza. Może we wrześniu, to może to wakacje, prawda? Podobna reakcja była, gdy na tydzień przed świętami wystawiłem strach, stoisko na kiermaszu we Wschowie, stoisko polskie książki i czasopisma. To były na pokaz, to nie były do sprzedaży, to były z moich zbiorów. Więc tam były wszystkie czasopisma konserwatywne, prawicowe, katolickie, no i około 200 książek. I też, jak się starałem właśnie o to stoisko, i to stoisko kipiało dosłownie barwami narodowymi. Kokardy, prawda, o taki punkt wielkości tego, dekalog patriotyczny, to wszystko przyodobiony, ale ten baner też w kolorze biało-czerwonym, polskie książki, 3 metry, takiego. I też jak starałem się o to, żeby o to stoisko, to też było, jak pan tutaj powiedział, panika. Tak. Co to? Po co? Dlaczego? Przecież w ogóle w księgarniach, w naszej bibliotece nie ma żadnej, ani jednej w czytelni, nie ma ani jednej gazety z polskim kapitałem, prawda? A tu chodzi o ten polski kapitał. No oczywiście oprócz tych kolorowych pism kobiecych, tak zwanych. Także to samo zjawisko było w mikro, w skali mikro u mnie właśnie, bo doświadczyłem coś takiego. Wszystko, co jest poza tym rejestrem, tym tak zwanym głównym nurtem, niestety spotyka się z obojętnością, wrogością czasami, bo ludzie chcą mieć święty spokój. Nikt im tego świętego spokoju nie odbiera. Ja nawet wymyśliłem taką koncepcję, żeby w ogóle zrezygnować z obecności, znaczy nie w ogóle to nie, bo ale znacznie ograniczyć obecność swoją w przestrzeni publicznej. Oczywiście z internetu nie zrezygnuję, bo to jest dla wszystkich, prawda? To jest główny kanał dystrybucji. Natomiast myślałem o targach, tak? Żeby nie uczestniczyć we wszystkich imprezach targowych, bo nie ma to sensu, ponieważ za dużo tam się pojawia dziwolągów, tak zwanych frików i treści, które nie korespondują z rzeczywistością w żaden sposób. Żeby organizować przestrzenie zamknięte i tam dystrybucję. No i podejmiemy takie ryzyko niebawem, żeby zorganizować taką konferencję. Jak się uda, to ona zostanie powtórzona w jakimś ustronnym miejscu, do którego łatwo dojechać. To niestety będzie płatne, ale nie może być inaczej. Z udziałem oczywiście nie moim, bo to nie chodzi, żeby promować moją osobę, to ja też zawsze podkreślam, bo to nie chodzi, tu jesteśmy akurat na wieczorze autorskim moim, ale to nie chodzi o to, żeby promować moją osobę i moje książki, ale chodzi o to, żeby promować ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, a takich ludzi jest sporo i warto ich zebrać w jednym miejscu, warto ich pokazać, a potem jeszcze dokooptować do nich innych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i za każdą taką osobą pojawią się trzy osoby, które ją znają, prawda? I zrobi się szerszy krąg odbiorców. Innej drogi nie ma. Natomiast uważam, że nie ma sensu iść na czołowe zderzenie z mediami głównego nurtu, bo tylko możemy na tym stracić. Wojna dla wojny niczemu nie służy. Słucham? Wiem, że wojna dla wojny niczemu nie służy. No niczemu nie służy, tak? Więc oczywiście skandal jest jakimś tam sposobem na promocję treści. Natomiast my nie wywołujemy skandalu dla samego skandalu, tak? Nie robimy tego, nie robiliśmy, nie ma po co. No korzyści są krótkotrwałe. Korzyści są krótkotrwałe, więc musimy to tak organizować, żeby te korzyści były maksymalnie długofalowe, to znaczy, żeby ten respons trwał, tak? Żeby to się ciągnęło. Myślę, że to się udaje w jakiś tam sposób. Myślę, że nawet nieźle. Oczywiście nie mamy szans z wielkimi dystrybutorami i tak dalej, ale też inne tutaj są miary sukcesu. Także zobaczymy, co będzie, bo musimy myśleć o wszystkim, nie tylko o treści, ale też o sposobach dystrybucji, o sposobach promocji. Nie na wszystko jest czas, natomiast jeszcze raz powtórzę, dziwię się, że nikt nie kombinuje podobnie i że nikt z tych jakichś cegiełek nie dokłada,
bo to jest do zrobienia. Ja rozumiem, że ludzie mają inne zainteresowania, że coś innego ich ciekawi, że może potrzebują jakiejś akceptacji, tak? No bo to też jest tak, że każdy kopa chciałby... Kopa. Słucham? Kopa. Albo też kopa może jakiejś inspiracji mocnej, powiedzmy, tak? No ale może to się zmieni. Może to się zmieni. Wracajmy, proszę Państwa, do naszych baranów, do naszej historii. O polityce francuskiej, Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita, proszę Państwa, w czasie trwania wojny 30-letniej była zapleczem dla Niemiec, które były opanowane przez wojska szwedzkie walczące za francuskie pieniądze oraz przez protestantów też za francuskie pieniądze walczących. Niemcy były zdewastowane w sposób straszliwy. Nie pamiętam, czy 50 czy 70% populacji zniknęło. 50. Upadek kraju totalny. Totalny. Mój kolega, który bardzo dużo pisał do szkoły nawigatorów, teraz trochę przestał, bo tam jakieś inne rzeczy ma, taką koncepcję położył kiedyś na stole, że Holendrzy dorzucili swoje 3 grosze, żeby nie powiedzieć 30 srebrników, do dewastowania Niemiec, ponieważ potrzebny im był tani niemiecki robotnik do rodzącej się właśnie potęgi gospodarcze. No i to, proszę Państwa, to też jest pewien standard, jeżeli mamy taką metodę. Wywołajmy wojnę, to będziemy mieli taniego robotnika. Tak? To dlaczego Holendrzy przyjeżdżali do Polski w XVII-XVI wieku? Holendrzy przyjeżdżali do Polski... degenerować gospodarkę jakąkolwiek światową. Ale jaką światową? Niemiecką? Jednej rzeczy, bo Pan tutaj mówi taką rzecz. Szwedzi walczyli za pieniądze. Szwedzi w pewnym momencie byli wojskami najemnymi. Czy Pan zna historię wolnego miasta Hamburg, kiedy powstała tak zwana dynastia Wittelsbach-Bernadotte? Kiedy Bernadotte, marszałek Francji, marszałek Napoleona, który będąc jednym z wielkich marszałków francuskich, będąc doskonałym taktykiem, uwolnił wojska szwedzkie najemne, odesłał je z powrotem. Ale pan mówi o XIX wieku. Ale nie, proszę pana, ale to się wszystko, to jest ciągłość. Szwedzi od XVII wieku, już powiedzmy po pewnym upadku, w pewnych dynastiach, od Gustawa Adolfa wieczoru, to może też pogadać, nie? To jest kwestia jednej rzeczy, bo pan mówi cały czas to mi, bo Szwedzi, bo Holendrzy. Proszę pana, generalnie. No tak, ale o Holendrach dopiero pierwszy raz powiedziałem. Tak, ale pan tutaj opowiada jakieś historyjki. Moim zdaniem. Ale możemy z kamery na pana skierować? Możemy kamerę na pana skierować? Ale rzeczywiście nie ma problemu, ja też w tej telewizji pracuję, nie ma problemu. Chodzi tu o to, że wie pan co, jeżeli tak, tworzymy mit Szwedów, Holendrów, którzy coś próbowali zrobić i tak dalej, i podobnie. No, Holendrzy przyjeżdżali tutaj, budowali, pracowali. Szwedzi jako wojska najemne, prawda? Też nie mieli budowali, innego wyjścia. Pracowali? Proszę pana, oczywiście Holendrzy tak. Żuławy Wiślane to zrobił. Ale proszę pana, Holendrzy tutaj inwestowali i kupowali różne rzeczy w Polsce. Tak. Natomiast to nie przeszkadzało im dokładać pieniądze do różnych innych inwestycji, takich jak wojny, bo wojna też jest inwestycją. No, jak Szwedzi w Niemczech reprezentowali politykę francuską. Ale jakie Niemcy? Jakie Niemcy? Proszę pana, no, ale Niemcy. Nie mówcie jakie Niemcy. Jako państwa, prawda, księstwa i tak dalej. Ale proszę pana, pan chce powiedzieć. I tak dalej, czyli Zorał, to były wszystko księstwa, które były księstwami porównanie zależnymi. Proszę pana, chodzi o cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego zarządzane przez Habsburgów, jeżeli panu chodzi o te wszystkie sprawy. Nie mamy Habsburgów, nie, to jest jeszcze inaczej. Inaczej jest to między Habsburgami a Prusami. Ale wytniemy tego. Niech pan sobie zdaje sprawę, że tego nie wytniemy. Pierwsza Rzesza Niemiecka pojawiła się dopiero za kogo? Za Bismarcka. I co się stało? Stało się, że co zrobili? Spróbowali się zemścić za... Za Napoleona, 1877. Ale wie pan co, ja usiłuję tutaj opowiedzieć. Nie, ja nie usiłuję nic, ja mówię. Usiłuję opowiedzieć o... Dynastie Wittelsbachów, proszę pana, i tak dalej. Ja przepraszam, zorganizuje pan sobie swój wieczór, kiedy przyjdzie pana posła. Nie, proszę pana, pozwolę, to przyjdzie pan konkretnej osoby i nie interesuje pana. Nie wytniemy tego, muszę pana ostrzec, że komentarze pod tym wpisem będą. Także ja niestety nie gwarantuję panu bezpieczeństwa. Nie mogę panu zagwarantować bezpieczeństwa. Bardzo mi przykro. Akurat tego ja się nie boję, jak pan znał troszeczkę. Ja nie mówię o takim bezpieczeństwie.
To co, możemy kontynuować. Przepraszamy za kolegę. Ale nie, no dlaczego? Każdy ma prawo do głosu, bo to jest taka fajna forma, że dyskutujemy. Natomiast z całym szacunkiem, ale pan kontrargumentu dla pana Gabriela raczej nie wysunął. I stąd nasz, powiem się, no, lekkie zdziwienie. Jedźmy z tymi Szwedami, bo to jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz. Bo ciekawy właśnie jakby pewnego rodzaju... Chcę powrócić do mojego ulubionego wątku, to znaczy do wątku Mikołaja Wolskiego i alchemika Sędziwoja, Michała Sędziwoja. I do tego, co oni zrobili, tak, dla cesarstwa i jak ważna była Polska jako zaplecze gospodarcze dla prowadzących wojnę z Francuzami i ze Szwedami Niemców. Czyli Polska była zapleczem gospodarczym. Mikołaj Wolski wraz z Sędziwojem zbudowali okręg przemysłowy pod Częstochową przy granicy śląskiej, gdzie się produkowało rozmaite elementy metalowe potrzebne dla wojny toczonej w Niemczech. Tak? Niemcy były pustoszone przez wojska szwedzkie na wschodzie i północy i przez wojska francuskie na zachodzie, tak? W rozmaitych etapach. Sukces, rozumiem. Trafiony, zatopiony. Przez wojska szwedzkie i francuskie. I Polska nie brała udziału w tej wojnie, natomiast stała się niezawinioną ofiarą tej wojny, tak? Dlatego, że została, Francuzi powiem, nie darowali. Zaatakowana przez Szwedów w drugiej kolejności. W drugiej kolejności jako katolicka monarchia, która popierała Niemcy, przeciwstawiała się polityce francuskiej, polityce dewastacji środka Europy, dewastacji gospodarczej. Takie mam wrażenie, bo już z Romanem rozmawiałem, że gdzieś niedługo potem, po tej takiej jakby szczytowej ekspansji Szwedów, Szwedzi wrócili na swoje legowiska w Skandynawii i czekali na pierwszą wojnę światową, żeby znów się dorobić. Wojna północna po drodze. Tak, ale to jakieś 50 lat później i potem już się wycofali. Ciekawa koncepcja. Jeżeli możemy skoczyć w przestrzeń, tak? Ja to trochę inaczej robię. Ja śledziłem, jak banki niemieckie, te banki szwedzkie, jak finansowały hitlerowski program budowy okrętów rybackich. Tak, 100 okrętów rybackich, oczywiście to umowy takiego wyjątkowo perfidna polityka, ale to jest coś od tego. Wracamy do tego kłamstwa, że uważano, że była neutralna Szwecja, ale całe jakby to powiedzieć, swoje siły gospodarcze Szwecja użyła na handel z Niemcami i uzbrajanie. No właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo taka dygresja teraz. Tak, właśnie, ja jeszcze skończę. No. Wyszła taka wspaniała, w 1998 roku dwóch historyków holenderskich pisał właśnie o tak zwanym clothing, o formie ukrywania właśnie spółek kapitałowych i tak dalej, i tak dalej. I tu Szwecja, oczywiście Szwecja, Niemcy, ścisła współpraca, później jeszcze Szwajcaria, prawda? Tak. Jak historycy szukali dokumentów, to poszli tam do tego banku, jak oni się tam nazywają, ci co mieli tego Wallenbergów, tak, do Wallenbergu, bo to czołowi złodzieje, łotry, największej półki, tak, do tego, tak. Oni mieli tego Wallenberga, później co miał niby Żydów ratować. Tak. On ma w Londynie pomnik. Tak, byliśmy koło tego. I tam ciekawa sprawa jest właśnie tego, tak, że historycy wchodzą, mówią tego, mówi, nie, my mamy archiwa puste, a to była jeszcze banda od XVIII wieku. Tradycja perfidnej polityki szwedzkiej też jest ciekawa i trzeba, myślę, zrobić drugi szwedzki nawigator, bo ten pierwszy sprzedał się nadzwyczaj dobrze. Ja nawet nie zauważyłem, kiedy on zniknął. To też jest zaskakujące i trzeba by było ten sukces powtórzyć, bo jest o czym pisać. Natomiast taki margines. Funkcja państw, które nie biorą udziału w globalnych konfliktach, a jednocześnie są tych
konfliktów elementem. Tak? I mamy tu Szwecję, która kredytuje różne rzeczy, wysyła swoją armię, która walczy nie w swoim imieniu, prawda? No przecież Szwedzi nie walczą, mają to, prawda, Pomorze i kontrolują w XVII wieku to Pomorze, ale, ale w Niemczech nie walczą w swoim imieniu, walczą w imieniu Paryża. I mamy Polskę, która jest też ciekawym przykładem, bo też nikt tego nie bada, a trafiamy na takie informacje, na przykład jak opublikowane w tym nowym nawigatorze listy króla Zygmunta Augusta do Józefa Nasi. Kim był Józef Nasi, to ja już kilkakrotnie mówiłem, ale jeszcze może powtórzę, to był bankier żydowski wyrzucony z Portugalii przez króla portugalskiego, który się schronił na terenie Niderlandów hiszpańskich w Antwerpii, tam otworzył dom bankowy, udzielał kredytu na prawie, no, pożyczył Walezjuszom 150 tysięcy srebrnych talarów, których Walezjusze oddać nie chcieli, ponieważ w tym czasie zaczęło się rugowanie Żydów z Hiszpanii i z terenów poddanych koronie hiszpańskiej. Józef został usunięty z Antwerpii, wyjechał do Stambułu i stał się najważniejszym tureckim politykiem, prowadzącym turecką politykę w imieniu Francuzów też, szantażując tych Francuzów jednocześnie przez długie, długie dziesięciolecia. Najważniejsza, proszę Państwa, postać w początku doby nowożytnej obok Jakuba Fuggera. Biografia Jakuba Fuggera została wydana teraz pierwszy raz po polsku, a biografia Józefa Nasi nie została wydana po polsku nigdy. A jest? Nie. Istnieje? Jest po francusku kilka. Przetłumaczymy i wydamy. Natomiast nie została wydana nigdy. A Józef Nasi w pracach historyków pojawia się jako handlarz win. A to jest facet, który dostał, rozumiem, że nie kupił, bo to taki gość jak on, on niczego nie kupuje. On może coś przyjąć ewentualnie, jak ma dobry humor. Tak? Ja? Moment tylko. Przyjął dzierżawę monopolu na handel winem w Polsce od króla Zygmunta Augusta. Teraz pytanie za co? To ja tylko skończę, panie. Co takiego się dzieje? Tak? Mamy te listy, dwa zostały chyba albo trzy, korespondencja króla Zygmunta Augusta z Józefem Nasi, który załatwiał to, że Porta i jej lennicy trzymali się zapanowania Zygmunta Augusta z daleka od Polski. Czym to było opłacane? No na przykład, proszę Państwa, wychodziły... Król Zygmunt August jest sławny z tego, że wszyscy wiedzą, że on miał tą aferę małżeńską, prawda, gdzieś tam w tle, ale to jest nieważne, bo on pozamykał mennicę krakowską. I bił monety tylko w Wilnie. To były bardzo dobre, bardzo wysokiej próby srebrne talary i inne jeszcze nominały, które były z miejsca wywożone do Holandii. I to piszą numizmatycy wprost, że monety z wizerunkiem króla Zygmunta Augusta były szalenie popularne w Holandii i tam je nazywano brodaczami. No to proszę Państwa, na co były te pieniądze wywożone? No przecież nie dla zabawy, tylko żeby finansować wojnę przeciwko Habsburgom, tak? Po to. Jeżeli czytamy, że Żydzi ze Stambułu wywozili gigantyczne ilości wyrobów stalowych, czyli noży stylijskich i innych narzędzi mordu, tak, kupowanych od kupców żydowskich z Lwowa, tak, przez południową granicę, a następnie było to eksportowane do Europy, to po co? No, w tym samym celu. Tak, imprezę tę finansował Józef Nasi, który urządził sobie z Polski taką gąbkę, z której się wyciskało różne rzeczy. I to jest na marginesie. Do czego służą kraje peryferyjne? Tak? A jeszcze wrócę do wojny. Tak? Ten pan nam przerwał ważny bardzo wątek. Wywołuje się wojnę po to, żeby pozyskać taniego robotnika z Niemiec. Tak? Destabilizuje się sytuację na Ukrainie, żeby pozyskać taniego robotnika z Ukrainy. Prawda? Jak się on zestabilizuje bardziej, to ci robotnicy będą tutaj uciekać jeden przez drugiego. Prawda? I już będą stawiali całkowicie... Ale jak teraz taki wątek śledziły, bo pisze takie swoje historyjki bardzo lokalne na temat sukiennictwa świebodzińskiego. No, ciekawa sprawa. Bo Podbipięta był ubrany w sukno świebodzińskie, co oznaczyło, że jest dobrej marki. No. Prawda? I zastanawiałem się nad wojną 30-letnią, która ominęła trochę tutaj Świebodzin. Aha. Ale takie mam... A czemu ominęła? To jest dobre pytanie. Czemu ominęła? Prawda? Ale w każdym razie doszedłem do takiej konkluzji i proszę mnie sprostować, że wojna 30-letnia była wojną o pastwiska. Nie, nie jestem. Świebodzin został ominięty dlatego, że to przecież była Polska. W Polsce się nie toczyło. Nie. Nie było to w Polsce. Świebodzin był w Polsce. Nie, Międzyrzecz był w Polsce, Świebodzin był na Śląsku.
był austriacki. A Wrocław, była ogromne bukiennictwo we Wrocławiu i ono, nie wiem, zastanawiam się, czy było zniszczone. A z Gorzelców tam. Północny ten okręg. Kurczę, i to było najdalej na północ wysunięte. I co? I nie, nie było najdalej tam, na północ. Najdalej na północ byłoby wysunięty Międzyrzecz, ale on był wtedy w Polsce. No dobrze, ale. Ale produkcja sukna. Ale austriacki, mam na myśli śląski teren. To był Świebodzin. To był austriacki. Dobrze, nie przyszli tam Szwedzi, nie spalili tego? Nic o tym nie wiem. W każdym razie ilość, znaczy w tej części, której ja poznałem, nie ma przerwania ciągłości produkcyjnej w Świebodzinie. Fantastyczna wiadomość. Bo no, bardzo ciekawe. Ja nie jestem w stanie teraz na szybko przywołać. A Wrocław został zniszczony? Nie wiem. No nie znamy, proszę Państwa. Bo Wrocław był najpotężniejszym ośrodkiem produkcji. Nie dywagujmy o tym, co się stało. Szwedzi spłynęli na zachód, omijając po prostu te tereny. Ważniejsze dla nich były pola bitew. Może oni traktowali ten Świebodzin i tą część Polski jako dostawców sukna. Ale ja jeszcze wtrącę o tym Józefie. Ja byłem na pielgrzymce 4 lata temu w Ziemi Świętej i mieszkaliśmy w takim hotelu prowadzonym przez Żydówkę i na drugim piętrze była taka piękna jakby historia Żydów wypędzonych po właśnie z tego, z Portugalii i tak dalej. I tam bardzo pięknie i realistycznie to było zrobione. Właśnie Józef Nafi tam był. O kurczę. Do tego. Przemienna rzecz. To jest fantastyczna historia, ten facet. Do tego. Później tam Żydówka wielkiej urody jakaś też tam była. No jego ciotka. Chyba Donna Gracia. Donna Gracia. Pięknie na tego. Także, że to oni jest to żywo, że tak powiem, kultywowane właśnie. No on próbował w ramach Imperium Osmańskiego stworzyć państwo żydowskie. To mu się nie udało. Spustoszył Cypr, dokonał masakry chrześcijan na Cyprze. Próbował robić różne jeszcze cuda, był wielkim wrogiem Anglików, którzy prawdopodobnie przeciwko niemu montowali różne intrygi. Człowiek niesłychanie, no taka nieinspirująca postać, niesłychanie gwałtownego charakteru, a jednocześnie wielkiej, przenikliwej inteligencji. No polityczny wzór do naśladowania dla wielu osób pewnie by był dzisiaj, tak? To trzeba go przypomnieć. No, realizujący politykę zgodną z chętkami Paryża, no na pewno nie z dyrektywami, dlatego że to Francuzi byli u niego na pensji, a nie on u nich. I myśmy tam w tym komiksie zasugerowali taką hipotezę, bo jej nie postawiliśmy, że to dzięki Józefowi Nasi doszło do takich, a nie innych wypadków w Paryżu, prawda? Że ci rzekomi weselnicy, którzy przybyli tam na ślub Małgorzaty de Valois z Henrykiem de Bourbon, to wszyscy oczywiście o tym wiedzą, że to nie byli żadni weselnicy, tylko weterani z wojny włoskiej uzbrojeni po zęby, którzy przyszli tutaj, żeby na polecenie Anglików wymienić dynastię. Tak? Jak ci pokojowo nastawieni husyci. Jak pokojowo nastawieni husyci, co byli na wycieczce na Śląsku. I to im się nie udało, bo Józef opłacił innych pokojowo nastawionych pikinierów ze Szwajcarii, werbowanych także po okolicznych miasteczkach wokół Paryża, którzy okazali się być bardziej pokojowo nastawieni niż tamci, przez co zapakował pokój powszechny po krótkiej, gwałtownej sprzeczce. Tak? I z czego wynikało i jaki on z tym interes miał? Ano taki, że wcześniej pożyczył te 150 tysięcy srebrnych talarów Henrykowi II, który potem umarł w okolicznościach zwanych potocznie niejasnymi, choć na widoku wszystko się odbywało, a jego synowie ociągali się przez 20 lat ze spłatą, więc Józef najpierw aresztował statki stojące, francuskie sojusznicze statki stojące w afrykańskich portach, a jak to nie pomogło, to postanowił sięgnąć po tak zwane argumenty ostateczne, które zawsze skutkowały i tym razem też poskutkowały. Więc to są oczywiście, proszę Państwa, hipotezy, ale tak jak mówię, jeżeli nie mamy dostępu do dokumentów, bo one są ukrywane, jeżeli nie publikuje się źródeł, to mamy święte prawo snuć hipotezy, jakie nam się podoba. A jeżeli ktoś chce je krytykować i wyśmiewać, tak jak ten pan, to się naraża na nagranie na kamerę, a następnie na serię komentarzy, które pod tym nagraniem się pojawią. I już. Proste. Każdy może, prawda? To dyskusja jest otwarta, to będzie to, żebyśmy rozmawiali. Proszę Państwa, ja poproszę o pytania. Ja jeszcze mogę dalej opowiadać, ale też
To jak nie była to wojna opastwiska, to o co to było? Ale opastwiska w jakim sensie? W tym sensie, że chodziło o przejęcie jakby systemu produkcyjnego wełny w tamtym czasie. Że to były czasy jakby powstawania nowoczesnych manufaktur. No myślę, że to jest jedna z przyczyn. Bo w Międzyrzeczu był między innymi w tamtym czasie tumult, ponieważ mieszczanie czy sukiennicy międzyrzeczcy zaatakowali żydowskich partaczy, którzy nielegalnie poza systemem cechowym próbowali produkować sukno. Mm-hmm. Czyli widać, że jednocześnie w tych czasach już istniały potężne organizacje handlowe żydowskie w Poznaniu i handel wełną był zdominowany przez Żydów w Gnieźnie i w Poznaniu. W związku z tym pojawił się problem deficytu wełny w tamtym czasie i tak jak mówię, czytałem w jednej książce, to ta tradycyjna metoda powodowała, że centrum sukiennicze w dawnej Polsce, tam było opisane, jeśli chodzi o Małopolskę, ściągało z rynku około 15 km wełnę. Natomiast to oczywiście dawało w ramach tego systemu przywilejów cechowych, dawało profit osobom, które tkały. I ten system trzeba było moim zdaniem rozwalić, bo jak się zwiększyła, tak? I trzeba było. Bo jak się pojawili więcej handlarzy wełny, to tak jakby mieli problem z uruchomieniem produkcji, bo te warsztaciki były poza kontrolą. Aha. Bo to była pewna umiejętność, to było skomplikowane produkowanie wysokiej jakości sukna. Tam był cały skomplikowany proces technologiczny wyprodukowania wełny, znaczy tych rozmaitych, że dostawali prawo do produkowania sukna na przykład szarego. Ale oprócz tego byli ci, którzy byli folusznicy, którzy uszlachetniali tą wełnę. Król Zygmunt August miał tak zwanego przystrzygacza na Wawelu. I to oznacza, że kupowali surowe sukno i je uszlachetniali, ponieważ w ten sposób uzyskiwali wysoką jakość. Wełna czosnkowa, wełna zgrzebna i tak dalej. To jest, proszę Państwa, fantastyczne i ciekawe, natomiast nie wiem, czy współcześnie nikt się tym nie zajmuje. Mam na myśli sprawy tekstyliów. W czasach dawniejszych, w latach 60. 70. zajmowała się tym Irena Turna, taka autorka, która pisała z Łodzi. Z Łodzi, nie? Nie wiem skąd. Wydaje mi się możliwe, że z Łodzi. Irena Turnau. Na Allegro jej książki są dostępne. Nie są to najłatwiejsze książki na świecie, dlatego że opis produkcji tkanin to jest opis nudny i pozornie nieciekawy, a nikt go nie pogłębia. Jest fascynujący, ale nikt nie... Mam trzy takie książki z 52 rok. No właśnie. Makulatury, no. To dobrze. Jest z tej okazji piękna opowieść z okolic Wschowy, bo Wschowa była też miejscem związanym z suknem, a mianowicie pod Wschową działał system mrówek. Przez granicę przenosili, ponieważ wozy były clone, a jak na plecach nosili, to nic nie. W związku z tym przenosili mrówki. To było tak, że całe miasto, przynajmniej połowa po prostu chodziła z powrotem. Nie no, jeżeli wracam do wojny opastwiska, jeżeli było tak jak pan mówi, no to oczywiście wiązało się to ze zwiększoną podażą na to sukno, tak, i chęcią przywrócenia rozwalenia organizacji lokalnych oraz przejęcia kontroli nad rynkiem. Jeżeli no tak, jeśli były klasztory, które w tym systemie działały, to trzeba było połączone z dewastacją organizacji kościelnych. Jeżeli do tego mogły to zwiększone zapotrzebowanie, które się wiąże oczywiście z armią, tak? Tą armię się werbuje gdzieś tam na antypodach, ona przychodzi tutaj, musi się w coś ubrać, tak? Ja tylko przypomnę, że zarówno armia francuska, jak i szwedzka, a także armia cesarska, tak? Werbowała wojowników na Wyspach Brytyjskich. Walczyli w Szkocie, oni tu przyjeżdżali boso i nago prawie, tak? Tych kawałek swoich owinnych. Chciał to towarzyszom ubrać, tak, tych gangsterów. Chciał zamówić w Międzyrzeczu 10 tysięcy postawów sukna. No tak. Postaw to 27 metrów długości. Fantastycznie. Czyli to gigantyczna ilość jest. A Międzyrzecz mógł dostarczyć tylko dwa. Proszę Państwa, to ja, bo pan Ryszard, który tam siedzi, kiedyś do jednego z pierwszych nawigatorów napisał tekst o zakładach wełniarskich w Zielonej Górze.
Ta historia jest do pogłębienia, to ja Państwu tutaj jako mieszkańcom miasta polecam, bo tam wychodziły jakieś niesamowite historie. To zostało przejęte przez dwóch Anglików w pewnym momencie. Potem zamknięte. Cały ten urobek był gdzieś wysyłany. Cuda się działy, tak? Oczywiście sukno w momencie, kiedy mamy do czynienia z olbrzymimi imperialnymi, zmechanizowanymi armiami walczącymi także zimą, no to jest sprawa podstawowa, tak? Ubranie żołnierzy, już nie tylko ze względu na walkę, ale też ze względu na, przepraszam, przekręty, które się odbywają przy dostawach dla wojska, tak? Jeżeli ktoś zostaje mianowany generał gubernatorem czy kimś, tak? I potrzebuje się gwałtownie wzbogacić, to forsuje u dworu, czy w parlamencie, czy gdzie tam akurat jest, nowe wzory mundurów dla wojska, żandarmerii, straży pożarnej i kogoś tam, kogo się da, prawda? A następnie zleca to zamówienie zakładom wełniarskim w Zielonej Górze, prawda? I dzieli się prowizją z całą rodziną. Przecież to... Dzisiaj porusza radio wątek Jana Deckerta. No, też ciekawa postać. Sukiennik. No. Na gigantyczną skalę stworzył korporację, w której arystokracja jakby najbardziej szlachetnych rodów stworzyła korporację związaną z produkcją sukna. W nagrodę dostał monopol na handel tytoniem. No i to jego bankructwo też ciekawe. Bo wszyscy oceniają to w kategoriach dialektyki marksistowskiej, że oto prawie, że udało się stworzyć kapitalizm, ale czemuś po prostu się nie udało i my nie wiemy, czy takie to były historie. Zmierzamy ku hipotezie, że pewnie prawdziwej, że historia świata to historia finansjery. Nie, no historia finansjery, oczywiście, że tak, no, historia finansjery. Tym ważniejsze są książki o historii gospodarczej. I tym ważniejsze są książki o historii starożytnej. No, bo skądś pieniądze się muszą brać. Mamy tego kolegę, który na blogu eksploatuje historię starożytną Szymona. On teraz wyda książkę bardzo ciekawą. 5 września wyjdzie książka, która się zwała Nakręcić bombę. O tym, jak Brytyjczycy wciągnęli Niemców i sprowokowali wybuch I wojny światowej, a następnie zrobili to, co Francuzi w XVII wieku, czyli całkowicie zdefasonowali Europę Środkową i Wschodnią, na co Polacy otworzyli szampana, bo odzyskali niepodległość na 20 lat i w tym roku właśnie ją świętują. Nic nie rozumiejąc w ogóle z tego, co chodzi w ogóle i co jest grane po prostu. Więc to jest w ogóle super. No i on eksploatuje te wątki starożytne. To jest bardzo dobra perspektywa, bo ona nam uzmysławia, jak łatwo wielkie, liczne, dynamiczne i silne ludy znikają z oblicza Ziemi. Jakie to jest proste. Jak niewiele dekad potrzeba, żeby się zdegenerować albo wymrzeć. Prawda? Jakimi metodami blokuje się rozwój społeczeństw, tak? Jak się zadłuża na przykład olbrzymie całe plemiona, tak? Uniemożliwia ich życie, w ogóle funkcjonowanie, dziedziczenie, wszystko, tak? To jest w historii starożytnej, której oczywiście nikt nie uczy, bo po co? To są nieciekawe sprawy, o wiele łatwiej i ciekawiej jest się interesować jakimiś artefaktami pozostałymi po tej czy innej epoce, po tym czy innym panowaniu. No a tutaj nie, prawda? No, ale mamy tę możliwość, że możemy sobie poczytać, co tam Szymon nam pisze, a tam są naprawdę ciekawe rzeczy dotyczące właśnie spraw finansowych i kredytowania imperiów. To też jest to osobna sprawa, kredytowanie imperiów, tak? Od czasów bardzo dawnych. Proszę Państwa, która jest godzina w ogóle? No, 2 godziny pętli. 2 godziny, to będziemy kończyć, bo... Mam pytanie dotyczące jednego tematu, czyli mówiąc krótko, żeby idea Trójmorza się mogła zrealizować, potrzebne są gigantyczne pieniądze. No potrzebne są... Że ktoś musi zainwestować. Poza tym idea Trójmorza potrzebna jest jedność. O jakiej jedności my mówimy, jak mamy Orbana w środku tego całego Trójmorza, który mówi, że nie, Trójmorze to może nie, to może co innego zorganizujmy. A może odłączmy 7 do drugiego. No to będzie ciekawe. Albo a z Chorwatami to może nie, bo ja ich nie lubię. Więc Trójmorze musi być jakaś jedność. Kto tę jedność ma wypracować? No,
ktoś, kto jest najsilniejszy, no bo nie da się przekonać tych wszystkich ludzi. Trzeba niestety tupnąć nogą, złożyć ofertę, jeżeli ktoś się na tą ofertę nie zgodzi, to do zgody na tą ofertę przymusić. Po prostu. Tak samo finansowanie Imperium Amerykańskiego w tej chwili to polega na tym, że kraje peryferyjne jak Polska no, kupują sznec zwany F-16, tak, który jest produkowany za 5 milionów, za 40 czy ileś tam tego i to jest ta różnica, która jest idzie na utrzymanie, bo budżet państwa, uprawo państwa nie pozwala, żeby państwo wzięło pieniądze i zawiozło do Waszyngtonu, to dlatego się kupuje jakieś czołgi, czy jakieś inne bardziej. Dołożę swoje 3 grosze. No jeżeli mamy gospodarkę imperialną, tak, amerykańską czy jakoś, ta gospodarka funkcjonuje dzięki temu, że ktoś musi kupować technologię, tak, a także dolary, tak, tak. Czyli zielony papier, no to jeszcze ktoś musi tam pracować. Tak? No to jest starym zwyczajem, o którym tutaj mówiłem, który nam przerwał tę gawędę ten pan. Dewastuje się sytuację na peryferiach, żeby zasać... Mamy bliżej taką sytuację z Niemcami, tam nie ma kto pracować. Nie, no przecież nie ma kto pracować, ale w ukraińskim nawigatorze jest piękne opowiadanie pana Merila, bankiera, agenta CIA, kreatora rozmaitych sław literackich, taki jak Czesław Miłosz, który zmarł w zeszłym roku w Nowym Targu. To Meryl go tamtego? Tak. A, to nie, właśnie... W Stanach Zjednoczonych Polacy i Ukraińcy żyją w najlepszej zgodzie, prawda? A w Europie tłuką się i mordują nawzajem. No to pytanie, skąd to się bierze, prawda? Dlaczego tam można, a tu nie można? Może ktoś trzeci jest zainteresowany w utrzymywaniu tej sytuacji, prawda? Czy to tak trudno zrozumieć? Proszę Państwa, kończymy, bo musimy wracać. Dzieci zostały z babcią.